Znaczy, tematem jest, tak, tutaj zaproszono mnie, bo miałem możliwość spotkania się 2 lata temu, bodajże to było, z Państwem. To trochę odsunę teraz, bo żebym nie dominował głosem. Wówczas to było spotkanie na temat książki, na temat sprawy Ziętary, Jarosława Ziętary, która wtedy po wielu latach udało się doprowadzić do wznowienia śledztwa, udało się doprowadzić do tego, że no faktycznie zaczęto tą sprawę badać. Jest to sprawa związana zarówno z Poznaniem Wielkopolski, jak i też tą dzielnicą, prawda, z Łazarzem, bo niedaleko tutaj na ulicy Kolejowej Jarosław Ziętara, dziennikarz młody Gazety Poznańskiej, w 1992 roku został porwany. Przewieziono go stąd do siedziby Elektromisu, tam był przetrzymywany, torturowany, został zabity. No, jest to sprawa, która dopiero po 19 latach od zbrodni, tak właściwie dopiero wtedy zaczęto ją wyjaśniać, jeśli chodzi o organy ścigania. Poznańskie organy ścigania, policja i prokuratura, no, robiły to, co robiły, to można nazwać tylko pozorowaniem działań, bo to było produkowanie dokumentów, to było pokazywanie, że wyjaśniamy, że coś wykonujemy, jakieś czynności. Natomiast tak jak Państwo obecnie znają głośną sprawę Ewy Tylman, która w ubiegłym roku zniknęła w drodze z klubu nocnego, jej zwłoki znaleziono w tym roku, no to tam nie było żadnych podstaw, że ona została zabita. Wiadomo było, że zniknęła, prawda? Nie było żadnych śladów zbrodni, dowodów zbrodni, czegokolwiek. Natomiast od początku prowadzono sprawę to jak zabójstwo chłopaka, który był widziany z nią jako ostatni. Aresztowano, do dzisiaj siedzi w areszcie zresztą, mimo że sekcja zwłok nie wykazała, że ona została zabita w ogóle. Tam nie ma żadnego śladu, żadnego dowodu, że ona została zamordowana. To tą sprawę prowadzono od początku, po prostu jak, no, tak jak powinno się każdą sprawę, w której jest podejrzenie, że ktoś mógł zostać zamordowany. W sprawie Jarosława Ziętary, mimo że był sygnał, policja otrzymała szybko sygnał, że on tutaj w okolicy właśnie na Łazarzu po wyjściu z mieszkania czy Kolejowej został wciągnięty do radiowozu policyjnego. Wiadomo obecnie, że to nie byli policjanci prawdziwi, ale policja miała taki sygnał i to było nie anonimowy sygnał, tylko z imienia, z nazwiska, potwierdzony przez jeszcze jedną osobę. Nie zrobiono wtedy nic. Twierdzono, że dziennikarz wyjechał sobie w góry, gdzieś się ukrywa, wymyślono, że może miał romans homoseksualny, mimo że nie przejawiał żadnych skłonności w tym kierunku. Wymyślono, że może się ukrywa za granicą, a potem jedyna wersja, która zakładała, że doszło do czegoś, no, tragicznego, to było, że popełnił samobójstwo, ale tak, że ukrył swoje zwłoki równocześnie. Także było to taka bardzo, bardzo, bardzo wysublimowana forma. Właśnie, natomiast nie dopuszczano, że doszło do zbrodni, że doszło do porwania, mimo że były te konkretne sygnały. I dopiero po 19 latach, po wielkich bojach, udało się doprowadzić do podjęcia tego śledztwa i przeniesienia go poza Poznań. I to tą sprawę uratowało. Okoliczności tej sprawy dziennikarza, dlaczego został, znaczy co się wydarzyło, jak te organy ścigania tej Polski, początku nowej Polski, początku tej Polski okresu transformacji, jak organa do tego podchodziły, są w książce Sprawa Ziętary. Ona jest dostępna chyba tutaj w księgarni, jest, tak? Chyba Sprawa Ziętary. To jest książka reporterska, którą wydaliśmy w ubiegłym roku w księgarni w wydawnictwie Zysk i Spółka. Ona przedstawia, no, tak, okoliczności, które nie były znane. Przez całe lata my je, w większości je ukrywaliśmy. Niektóre z nich ukrywaliśmy dlatego, żeby jeśli dojdzie do prawdziwego śledztwa, to żeby te informacje mogły być właściwie wykorzystane, a innych nie ujawnialiśmy dlatego, że jakby nikt nie był zainteresowany tymi informacjami. Ta książka ma, no, dosyć, tak jak mówią ludzie, którzy ją przeczytali, no, mocną, znaczy dużą siłę rażenia. Pokazuje jak państwo potraktowało zbrodnię, jedyne zabójstwo dziennikarza na zlecenie w Polsce, na pewno powojennej Polsce. Nie było drugiego zabójstwa dziennikarza po to, żeby uniemożliwić mu ujawnienie okoliczności, które ustalił podczas swojego śledztwa dziennikarskiego. Jak państwo do tego podeszło? To jest w tej książce. Natomiast ja
znacznie wcześniej niż tamtą książkę zaczęliśmy w ogóle pisać, gdy ją w ogóle wymyśliliśmy, zacząłem pisać powieść. Zacząłem ją w listopadzie, teraz mija 10 lat, w listopadzie 2006 roku. To był czas, w którym nie było żadnych szans na wznowienie śledztwa, szans na wyjaśnienie tej zbrodni, zrobienie czegokolwiek. Wtedy właściwie to była jakaś taka moja desperacja. Stwierdziłem, że no trzeba pewne rzeczy, których nie można było ujawnić, a jednocześnie które mogły bulwersować. Stwierdziłem, że może przedstawię je w powieści kryminalnej. Taka powieść zainteresuje może wielu ludzi, może to doprowadzi do wznowienia śledztwa. No, gdy zacząłem pisać, napisałem kilka rozdziałów. Raz, że zacząłem mieć dylematy, bo stwierdziłem, że albo tam nic nie napiszę, wymyślę wszystko w tej powieści. Jeśli wymyślę wszystko, to będzie to bez znaczenia, prawda? Książek wymyślonych historii jest większość, prawda? Jeśli chodzi o powieści kryminalne, że nie będzie to miało znaczenia. A jeśli dam jakieś prawdziwe okoliczności, które sprawcy czy ludzie związani z tą zbrodnią, którzy ją odczytają je, to mogę narazić całą sprawę na utrudnienie jej wyjaśnieniu, ponieważ mogą zostać zatarte różne dowody, usunięte, mogą zostać zabici kolejni ludzie, bo w sprawie Jarosława Ziętary został zabity on, a potem zostało zamordowanych jeszcze kilka osób. I z jednej strony miałem dylematy, z drugiej strony też pisanie powieści jest czymś niebywale trudniejszym od napisania książki historycznej. Mam taką książkę, dwie czy trzy takie książki w swoim dorobku, czy napisania książki reporterskiej, ponieważ trzeba stworzyć oprócz tego, nie wiem, tej części świata prawdziwego, którą się przenosi do powieści, trzeba stworzyć świat fikcyjny, który musi być wiarygodny, prawda? Stworzenie takiego świata nie jest łatwe, wymaga jakiegoś odseparowania się, myślenia innymi kategoriami zupełnie. To jest jakaś taka fikcja literacka, jest to rodzaj jakiegoś kłamstwa. Człowiek raczej stara się żyć w prawdzie, nie w kłamstwie, więc takie kłamstwo, raczej tutaj w dobrym znaczeniu, trzeba stworzyć na tyle, żeby ono było wiarygodne. I to nie było też łatwe. I później, gdy właściwie w 2008 roku, 2007, po raz pierwszy udało mi się dotrzeć do akt sprawy Ziętary, gdy dopiero po tylu latach mieliśmy dostęp do akt sprawy. Obecnie dostęp do akt sprawy każdej właściwie można uzyskać bardzo szybko. Dziennikarze mogą bez problemu. Do sprawy Jarosława Ziętary nie można było przez tyle lat. Zbrodnia była w 1992 roku, a dopiero po tylu latach można było uzyskać dostęp do akt. I gdy ja się przekonałem, że w tych aktach są naprawdę poważne dowody tej zbrodni, że są to rzeczy, które mogą doprowadzić, jeśli się uda wywalczyć to, doprowadzić do wznowienia śledztwa. Stwierdziłem, że zarzuciłem tą powieść wtedy. Stwierdziłem, że tutaj jest ważniejsza rzecz jest doprowadzenie do tego śledztwa. Do tego, żeby ono było wznowione i żeby wyrwać je z tego naszego pięknego miasta i regionu, który jest piękny pod pewnymi względami, ale ma też bardzo ciemne i też ponure strony i ta sprawa Jarka Ziętary na pewno jest ponurą stroną naszego miasta i naszego regionu. I wówczas powieść zarzuciłem, że tak powiem. Myślałem o niej, coś tam może pisałem gdzieś w trakcie, ale zarzuciłem ją, a wróciłem do niej, do tego pomysłu wtedy, gdy przekonałem się, że to śledztwo prowadzone przez krakowską prokuraturę, mimo że jest ono czymś niebywałym, że po 19 latach, wszczęto sprawy po 19 latach, udało się uzyskać tyle dowodów, udało się postawić zarzuty trzem osobom, udało się właśnie wyjaśnić całą sprawę, że tak powiem, rozgryźć od strony kryminalnej, nie? Stwierdziłem, że z jednej strony są to sukcesy, jest to rzecz naprawdę niezwykła, nie ma drugiej takiej sprawy w Polsce, że po tylu latach udało się tyle dowodowo uzyskać, ale zauważyłem też, że znaczna część ludzi, którzy się przyczynili do tej zbrodni albo też spowodowali, że ona nie została wyjaśniona, oni nie ponieśli odpowiedzialności, ani nigdy nie poniosą odpowiedzialności, ponieważ większość różnego rodzaju przestępstw, właściwie wszystkie poza samą zbrodnią i przyczynieniem się do zbrodni, wszystkie inne uległy przedawnieniu, a tam było szereg różnych przestępstw, przestępstwa urzędnicze, różnego rodzaju poświadczanie nieprawdy, również na szczeblach nie tylko tutaj naszych regionalnych, ale na szczeblu rządowym. W sprawie Jarosława Ziętary
podał nieprawdę wiceminister spraw wewnętrznych. Poinformował, że Jarosław Zientara nigdy nie był w zainteresowaniu Urzędu Ochrony Państwa, że nigdy służby specjalne nie chciały go zatrudnić, że nigdy w ogóle, że nie funkcjonował, tak, i w ogóle nie był w zainteresowaniu, a tymczasem, jak się okazało w 2011 roku, w aktach, w dokumentacji Agencji Wywiadu zachowała się teczka z próby zwerbowania dziennikarza Jarosława Zientary do pracy w wywiadzie, w Urzędzie Ochrony Państwa, wtedy w pionie wywiadu. Także no, popełniano przestępstwa, wiceminister spraw wewnętrznych okłamał prokuraturę. To jest rzecz, nie znajdziecie Państwo takiej sytuacji w jakiejkolwiek sprawie, w żadnej sprawie Olewnika, jakiejkolwiek innej aferowej, nie znajdziecie tak, żeby przedstawiciel rządu okłamał przedstawiciel organu państwa, prokuraturę. I zrobił to jeszcze pisemnie, nie, że gdzieś zadzwonił, coś powiedział, czego nie można potwierdzić, ale w tej sprawie się działy takie rzeczy. I gdy właściwie stwierdziłem, że akt oskarżenia jeden powstał, został Aleksander G., były najbogatszy Polak w Polsce, został oskarżony o podżeganie do zabójstwa Jarosława Zientary. Dwóch byłych ochroniarzy Elektromisu ma postawione zarzuty o udział w porwaniu i przyczynienie się do zabójstwa. Natomiast uświadomiłem sobie, że wiele osób nie poniesie żadnej odpowiedzialności. I właściwie jest to już moment taki, że nie trzeba pewnych rzeczy ukrywać, a zarazem są rzeczy, których nigdy nie będzie można, że tak powiem, na protokół, czyli napisać w takiej książce reporterskiej, w artykule jakimś, nie będzie można podać ich tak literalnie, ponieważ ich nie można udowodnić. I stwierdziłem, że to jest może dobry moment na to, żeby tą sprawę przedstawić w sposób taki powieściowy. Jest to forma, która może być zaskakująca do kwestii zbrodni, prawda, zabójstwa prawdziwego, a tutaj jakaś powieść kryminalna, która jest czymś, jakąś lekką formą, ale stwierdziłem, że z jednej strony pozwala ona przedstawić okoliczności, których nie można by było w inny sposób, a z drugiej strony jest to szansa na dotarcie z tą sprawą do szerszego grona ludzi. Ponieważ sprawa Jarosława Zientary, przez to, że ona była tak traktowana, traktowana lekceważąco, czy traktowana tak, żeby jej nie wyjaśniać przez tak wiele lat, ta sprawa gdzieś znana może była tutaj w Poznaniu właśnie niektórym mieszkańcom Wielkopolski, dziennikarzom, ale też już im dalej od Poznania, tym była mniej znana, gdzieś może niektórym politykom, ale tak właściwie to wszyscy w Polsce wiedzą sprawę Olewnika, sprawa Ewy Tylman właśnie obecnie. A sprawę Zientary, to tak jak mam spotkania gdzieś autorskie w różnych rejonach kraju, to im dalej właśnie od Poznania, tym większe zdziwienie, co to w ogóle za sprawa, jest jakiś tam dziennikarz. Teraz coś może wiadomo, ale to jest naprawdę rzecz, że tak powiem, taka wiedza jakichś pewnych środowisk albo nasza regionalna. I stwierdziłem, że taka powieść jest szansą na to, że ktoś przeczyta sobie kryminał, prawda, i na końcu, a czy na początku też znajdzie informację, że jest to oparte na prawdziwej sprawie i że być może z tego powodu zainteresuje się prawdziwą sprawą zabójstwa dziennikarza. I wiem już to obecnie, ta powieść wyszła kilka miesięcy temu, wiem, że to się sprawdza, że właściwie po sygnałach od czytelników, po spotkaniach w różnych regionach kraju, wiem, że właściwie to jest ci z Państwa, nie wiem, jak tutaj Państwo obecni, pewnie Państwo w większości wiedzą o sprawie Zientary, ale właśnie ludzie, którzy tej sprawy nie znają, którzy trafiają na tą książkę w bibliotekach, gdzieś w różnych miejscach, dowiadują się dzięki temu właśnie naprawdę, że było zabójstwo dziennikarza, że są to okoliczności, które oczywiście jest to w jakiejś mierze fikcja, ale w dużej mierze jest to prawda, i jest to prawda, która, tak jak mówią ludzie, którzy przeczytali te powieści, że jest ona naprawdę wstrząsająca. Nie wiedziałem nawet, że pisząc to, ani już nawet po napisaniu nie miałem świadomości, to taki jest odbiór tej powieści, że jest ona bardzo naprawdę... że jest to jakiś, nie horror może, ale że jest książką, która też mocno przeraża też tą wymową faktów tych okoliczności. Także taki był pomysł, taka była idea tej powieści. W ubiegłym roku miałem na początku tego roku spotkanie w Bibliotece Raczyńskich. Ono jeszcze było poświęcone sprawie Zientary, jeszcze to było przed wyjściem powieści. Wówczas jedna pani obecna na spotkaniu trochę się obruszyła, jak dowiedziała się, że będzie powieść kryminalna, stwierdziła, że jak można tutaj, że to jest jakby
trochę tak w domyśle, że to jest na jakieś niestosowne, prawda, że jest ofiara zbrodni, zabity człowiek, a tutaj jakiś tam kryminał na tej podstawie. No ja wtedy próbowałem to wyjaśnić, dlaczego to jest, nie wiem, czy to było, znaczy dlaczego się na to zdecydowałem, nie wiem, czy to było przekonywujące, ale no wiem właśnie po tym, po tych reakcjach różnych ludzi, którzy nigdy by się nie dowiedzieli o sprawie prawdziwego zabójstwa dziennikarza, gdyby nie ten kryminał, że to jednak ma sens. A z drugiej strony też miałem tutaj dużo jakieś opory w stosunku, że na przykład, no nie wiem, bliscy Jarka, jego rodzina, jak oni to odbiorą, prawda? Bo w tej powieści nie ma, tam nie ma Jarosława Ziętary jako bohatera, nie ma żadnych nazwisk osób, to są tam fikcyjne nazwiska, fikcyjne imiona, ale no, wiedziałem, że no, jak odbierze to jego dziewczyna, prawda, jego brat, jego jacyś inni krewni, co sobie pomyślą, czy to nie jest jakieś właśnie takie, nie wiem, kupczenie, no, tragedią, prawda, odebrali to właśnie no, tak, że dzięki temu to ta sprawa nabrała jakiegoś takiego, no czegoś realnego wyobrażenia, prawda, mimo że to jest, że jest to powieść, prawda, w znacznej mierze fikcja, także no, mówię, stąd jest powieść i nie mówię tego tutaj po to, żeby, no, nie wiem, zachęcać Państwa, żebyście przeczytali, bo nie wszyscy czytają kryminały, prawda, ale no wyjaśniam, jaki jest sens. Tej powieści przyświecała mi idea, no właściwie, która zajmuje sporo mojego czasu zawodowego i też innego, nagłośnienie sprawy Jarosława Ziętary i doprowadzenie do no jak najbardziej możliwego jej wyjaśnienia i pociągnięcia winnych tej zbrodni do odpowiedzialności. Także ta powieść myślę, że w jakiejś mierze temu służy. Nie, właśnie, bo tak się rozgadałem tutaj. Zwykle jak mam spotkania, to są pytania najpierw i jakoś tutaj takiej formuły nie było. Może teraz ja przerwę, jeśli Państwo mają pytania, to chętnie odpowiem. Dobrze, może ja zacznę. Dwa pytania. Pierwsze do Pana, a drugie dla Pana Więczesława Nowackiego. I żeby Pan od razu skontrował to później. Pierwsze, w jakim stopniu, przede wszystkim, powieść jest tam do nabycia. Pani Rita i księgarnia zachęca do nabycia, będzie można uzyskać autograf od autora. Zachęcamy wszystkich do zakupu. Pierwsze do Ciebie. W jaki sposób ta twórczość literacka, artystyczna, która znalazła się w Twojej powieści, czy miałeś jakieś takie tropy, które potwierdziły się później w rzeczywistości, tej procesowej, czy też w jakiejś innej. To, co napisałeś, nie wiedząc o tych sprawach. Drugie moje pytanie do pana Więczesława Nowackiego. On musi zaraz wychodzić, więc jeszcze poprosimy go tutaj, żeby może najpierw on opowiedział nam o swojej historii. On siedział w areszcie z osobą, nie wiem, kto to był, to już wy wiecie, która jest, czy była... Która miała brać udział w porwaniu Jarosława Ziętary, w porwaniu. Mhm. Prawdopodobnie brała udział w porwaniu i zabójstwie, tak? Czy tylko No, to... I chciałbym, żeby pan Więczesław powiedział właśnie tutaj, jak są kamery, swoją historię związaną z osobą, którą poznał, a która uczestniczyła w porwaniu. Zapraszamy, Wiesiu. Proszę. Może tak, ja najpierw odpowiem. Nie, najpierw. Czy najpierw Wiesiu? Dobrze, okej, okay, proszę bardzo. Znaczy, no, związek, powiedzmy sobie, jest taki, że... Dzień dobry Państwu. Ja może tylko dwa zdania. Pan Więczesław Nowacki jest działaczem opozycyjnym dawnych czasów i który trafił do aresztu ze względu na sprawy polityczne i akurat tak się złożyło, że siedział w celi razem z Przemysławem C. Był to człowiek, który był jednym z zeznań wielu świadków, uczestników porwania Jarosława Ziętary. Był to człowiek skazany za różnego rodzaju zbrodnie. I ja się dopiero później, po latach, niedawno całkiem dowiedziałem, że pan Więczesław z tym człowiekiem no, miał okazję poznać go dosyć dobrze. Proszę bardzo. W jakich latach? Bo to istotne. Proszę bardzo. No to jest w latach, powiedzmy sobie, w tamtych latach rządów AWS-u. Końcówka lat 90. Końcówka lat 90. Ja zostałem aresztowany wtedy jako doradca klubu parlamentarnego AWS w Sejmie. No pod takim, powiedzmy sobie, zarzutem niestawiania się na rozprawy sądowe. I no co oczywiście jest bardzo błahym powodem.
i w gruncie rzeczy był to element polityczny. No i zostałem aresztowany, powiedzmy sobie, i trafiłem w areszcie na właśnie jedną z osób, w jednej celi siedzieliśmy w Poznaniu, która no, okazało się, była, można powiedzieć, zamieszana w sprawę Jarosława Ziętary. Nie jako główny jakiś wykonawca, tylko no, taki po prostu, jak to się mówi, bandzior, bandyta i tak dalej. On już siedział wiele lat, konkretnie nie żyjący już, bo też zginął w tajemniczych okolicznościach. No, który uznał, że jak już się spotkaliśmy w jednej celi, no to po pierwsze on już jest na tyle doświadczonym więźniem, że ja jestem jakąś szczególną osobą, powiedzmy sobie, w tych latach rządów AWS-u zaznaczam, no, która no, trafiła do aresztu z przyczyn politycznych, no ale to jest tylko pretekst po prostu. On uznał. No, zwykły więzień, taki kryminalista, można powiedzieć, który no, zajmował się podkładaniem różnych materiałów wybuchowych w różnych miejscach Poznania. No i nie wiem z jakiego powodu, on mi po prostu zaufał, opowiadał mi bardzo dużo różnych rzeczy, pokazując przeróżne dokumenty w ogóle no, w celi. No ale w końcu się okazało, że on jakby odbywał końcówkę jakby swojej kary. I on mi wprost powiedział w pewnym momencie, że to nie przypadek, że ja trafiłem do jego celi, bo on mnie ma pod opieką. I w zależności od tego, jak on się sprawdzi, żeby mi się nic nie stało w ogóle w areszcie, no to od tego będzie też zależało jego wyjście. Naprawdę wątków no, rozmów, jak to się siedzi w więzieniu, no to był okres demokracji, no okres wyobrazić, nie? W sytuacji, kiedy no, ja jako doradca, można powiedzieć, no, najwyższych władz wtedy, no bo miałem do czynienia z najwyższymi władzami ówczesnymi, z Krzakleckim, z Buzkiem w ogóle i tak dalej, no byłem na tej linii, można powiedzieć, różnych działań, które no, jak każda władza ma, w tamtym czasie, byłem na tej drugiej linii takiej niewidocznej, można powiedzieć. No na poziomie Sejmu, no Sejmu, rządu w ogóle i tak dalej. No różnych, no nie będę tu Państwu opowiadał, bo to są niezwykłe, zawiłe sprawy. No trzymajmy się tematu tutaj, no, sprawy no właśnie, Ziętary, nie? Chciałbym się trzymać tematu tutaj. No i on pierwszy uznał, ten człowiek. No, potem się okazało, że no oczywiście upomniano się o mnie. I ja w końcu z tego aresztu wyszedłem na specjalną interwencję Lecha Kaczyńskiego, który został w tym okresie ministrem sprawiedliwości. No, nie będę ukrywał po prostu, to jest osoba nieżyjąca. No, powiedzmy sobie, bardzo dużo przeżyliśmy naprawdę, jakbym sobie chciał odtworzyć to wszystko, co on mi mówił. Ja byłem dla niego jakimś takim człowiekiem zaufania, jakimś takim jak ksiądz. On uznał, że można powiedzieć, można mi powierzyć pewne, można powiedzieć, zawiłości i tak dalej, i tak dalej. No, dla mnie było jednoznaczne, że był zamieszany w tą sprawę, był świadkiem, nie wykonawcą, zaznaczam. Niewykonawcą śmierci Jarosława Ziętary, no ale ja już od tego czasu już, jak on mi to opowiadał różne rzeczy, to już zrozumiałem, że ta zbrodnia polegała na tym, że nie znaleziono ciała. Znaczy tak, jego zabito i zwłoki zostały zlikwidowane. Pan redaktor, no, kolega, przepraszam, nie powiedział tego, ale do dzisiaj nie znaleziono ciała. Dlaczego? No bo zostało rozpuszczone w kwasie sądy. I szczątki, kości zostały potem rozrzucone w różnych miejscach. I, tak. I tutaj tak pan mówił, że on sugerował, że wie, tak, gdzie są jakieś szczątki, tak? Powiedzmy sobie, to nie było powiedziane wprost, ale no, z tego to wynikało, że i tak nigdy nikt nie dojdzie do tego, kto tą zbrodnię dokonał. No bo nie ma ciała. Taka jest zasada. Obecnie obowiązującej nawet prawie, że jak no, nie ma ciała i nie wiadomo, gdzie zostało ono. To jest trudno wyjaśnić zbrodnię, ale można. No, to za chwilę powiem, bo są przypadki takie. No i to, proszę Państwa, jest jakby, wiesz, to sedno tej sprawy. No, to, co kolega tutaj, Kazimierczak, powiedział, jest sednem sprawy. Nikt nie może być osądzony do dnia dzisiejszego i nie będzie osądzony, bo nie ma ciała.
No, ja nie jestem takim pesymistą już w tej roli. Bardzo panu dziękuję, że pan powiedział. Przepraszam bardzo. Tak. Przepraszam bardzo, że pan ma doświadczenie i tak dalej. Przedstawiam tę sytuację, ale taki jest fakt. Taki jest fakt i to jest też jakby jedyny dotychczas mnie znany przypadek, gdzie w ogóle po prostu w taki sposób pozbyto się ciała, że po prostu nie ma dowodu zbrodni. A wszyscy inni, którzy byli świadkami, bądź cokolwiek wiedzieli na ten temat, bo Jarosław, przepraszam, nie żyje. Zginął w tajemniczych okolicznościach, proszę Państwa. On był tylko, można powiedzieć, takim świadkiem zesłyszenia. On nie uczestniczył bezpośrednio, chociaż trudno mi w tym powiedzieć, ale był zorientowany. Był zorientowany w sytuacji i to miało miejsce, można powiedzieć, w więzieniu tutaj w Poznaniu, bo siedzieliśmy tutaj w Poznaniu, na Młyńskiej. Jego zaufanie, można powiedzieć, do mojej osoby, ja wyszedłem jednak przed czasem, bo upomniał się o mnie wtedy o minister sprawiedliwości Lech Kaczyński. Nagłośniono tą sprawę, zostałem zwolniony. Ale zjawił się u mnie w domu. Mało powiem tego, chciał umieszkać u mnie, bo się bał i czuł się zagrożony. Nie będę tego ukrywał. Jak się okazało, zginął w ogóle w bardzo takich okolicznościach niejasnych, w wypadku motocyklowym. Czy jego informacje, powiedzmy, zawierały jakieś szczegóły, coś bliżej podawał, lepszego przeczucia? Powiedzmy sobie, w tym świecie jest tak, że mówi się tak, że szczegóły, po szczegółów się nie podaje, ale sprawa jest oczywista i jasna. Nikt siedząc w więzieniu nie mówi o szczegółach. Jeśli mówi, to jest idiotą. Znaczy on się generalnie przechwalał, bo tutaj, ja wiedziałem o tym, że on niektórym więźniom się chwalił o tym, bo to wyszło właśnie już nawet tam przed laty, natomiast nie wiedziałem, że pan Wieńczysław był jednym z tych ludzi, którzy też byli, którzy mogą to potwierdzić. Znaczy on się chwalił, Przemysław, co ja będę jednak tak mówił, bo ja na mnie ciążę różne odpowiedzialności. Jako na dziennikarzu, Przemysław C. przechwalał się z jednej strony, że on tutaj jest taki mocny, że on brał udział w sprawie dziennikarza, prawda? On się o tym przechwalał, to się gdzieś tam rozchodziło w środowisku. I on z ustaleń śledztwa wynika, że on był uczestnikiem porwania Jarosława Ziętary, nie samego zabójstwa już, bo do niego doszło po kilku dniach dopiero. Natomiast samego porwania i że być może brał też udział w tym właśnie ukrywaniu szczątków, które zostały, ponieważ oni planowali, od początku planowali tak, żeby nie było zwłok, wiedząc, że to utrudnia znacznie wyjaśnienie zbrodni, to nie uniemożliwia, bo są wyroki skazujące za zbrodnie, na przykład w Poznaniu takiego chłopaka Zapytowskiego, który został porwany, jego ciała nie ma do dzisiaj, a są skazani za to prawomocnie, odsiadują wyroki. Teraz niedawno szukano znowu gdzieś jego szczątków. W każdym razie także wiedzieli oni, że to bardzo utrudnia wyjaśnienie sprawy, więc zaplanowali, ale to było rzadko kiedy, to tylko na filmach właśnie kryminalnych czy w powieściach jest, że sprawcy, Leon Zawodowiec, tam chyba było, że usuwają zwłoki, prawda, rozpuszczając kwasie, ale o ile pamiętam w tym filmie też im za bardzo się to nie udawało, więc po prostu myśleli oni, że uda się całkowicie zwłoki zlikwidować, a się okazało, że nie jest to możliwe do końca i potem ukrywali te szczątki, że on ponoć miał brać udział też w tym ukrywaniu i być może taką właśnie wiedzę tutaj posiadał. Inni więźniowie właśnie mówili, że on sugerował, że wie, gdzie coś jest, ale zostało wtedy wszczęte o dziwo śledztwo. Zostało wszczęte, prowadził je prokurator już nieżyjący, Andrzej Laskowski, jeden z najlepszych prokuratorów w Poznaniu, który miał wiele dokonań naprawdę spektakularnych. Prowadził też sprawy też o takim wymiarze związanym też z polityką, między innymi tropił posła Waldego Dzikowskiego i wnioskował o pozbawienie go immunitetu. To Sejm nie wyraził zgody wtedy. Nie? W każdym razie był to naprawdę bardzo dobry prokurator i on dostał tą sprawę, wziął tylko jednego policjanta do prowadzenia sprawy, bo wiedział, że zdał sobie sprawę, że sprawa Jarosława Ziętary jest taka, że tutaj
jest wielu zainteresowanych jej niewyjaśnieniem nigdy, więc prowadził tylko on i ten policjant oraz wiedzieli przełożeni. I proszę sobie wyobrazić, że zanim przesłuchano Przemysława C., bo otrzymywali, zebrano takie sygnały, że on właśnie ma wiedzę, że się przechwala, zrobiono mu podsłuch w celi, być może to był podsłuch w celi, gdy pan razem siedział nawet. Możliwe, nie wiem, bo protokoły z tych podsłuchów, nie wiem, czy one są, jeśli są, to są w tajnej części sprawy Jarosława Ziętary. W każdym bądź razie, zanim prokurator przesłuchał Przemysława C., on dostał, do celi mu dostarczono gryps z ostrzeżeniem, że uważaj, bo wiedzą o tym i już po prostu on był uprzedzony i gdy właśnie doszło do jakiejś rozmowy, od razu nie było elementu zaskoczenia, bo generalnie bardzo często w śledztwach policja, prokuratura wykorzystuje to, że no ktoś przesłuchiwany nie wie o tym, jaką wiedzę ma ta druga strona i da się go złapać na jakimś słówku, na jakimś przyznaniu, że uda się, a on już wiedział, on był przygotowany na to, także śledztwo było prowadzone z zachowaniem różnej dużej ostrożności, a jednak ktoś go uprzedził, no i tutaj kto? Czy no, ten policjant, raczej mało wątpliwe, no raczej musiał przez prokuraturę, przez strukturę gdzieś zwierzchnią, tam musiała sprawa wyjść, także no, ale to była też rzecz, która no, być może spowodowała to, że Przemysław C. obecnie no, jest ma kwaterę na cmentarzu, ponieważ gdyby wtedy, nie wiem, dostał zarzuty, gdyby wtedy to śledztwo ruszyło jakoś, być może no, pewnie odsiadywałby teraz wyrok, ale by raczej żył. A on po wyjściu, jak tutaj się pojawił pana Więcisława, to niedługo potem no, gdzieś tam okazało się nagle, że ma bardzo dużo pieniędzy, także nie wiem, być może próbowano go na początku uciszyć, bo on nie miał pieniędzy, właśnie nie miał gdzie mieszkać, nie okazało się. No, a wkrótce potem się okazało, że kupił sobie mieszkanie, kupił sobie super motocykl, najdroższy możliwy motocykl wtedy, zresztą jeździł nim bez prawa jazdy, tak się czuł pewnie. Zarazem założył parę firm, miał wypożyczalnię sprzętu sportowego na wybrzeżu. Okazało się nagle, że jest majętnym człowiekiem, ale no długo nie pożył w tym stanie, bo na prostej drodze miał wypadek, jak mówią w środowisku przestępczym, ktoś mu podciął jakąś linkę. Oczywiście śledztwa nie prowadzono w tej sprawie dotyczącego jego śmierci, także jest to jedna z takich zagadkowych śmierci osób, które były związane z tą sprawą. Przemysław C. był jednym z ostatnich, bo już pierwsza taka śmierć miała miejsce 3 miesiące po zabiciu Jarosława Ziętary. Wtedy jeden z głównych uczestników zginął w wypadku, to był wypadek samochodowy, ale zanim samochód doszło do eksplozji, był jakiś mały ładunek wybuchowy podłożony. I także po prostu iluś ludzi po drodze na przestrzeni tych lat zginęło w różnych dziwnych okolicznościach. Jeden miał zrobione klasycznie samobójstwo, tylko sprawcy się pomylili, bo on był praworęczny, a postrzelili go z lewej strony w głowę. I tutaj potem no, był problem, jak to zrobić, żeby to no, pasowało do siebie, że praworęczny człowiek strzela sobie w głowę z lewej strony. Nie? No, w każdym razie różne dziwne rzeczy, tą sprawę opisywałem jeszcze jako dziennikarz. W każdym razie, no, bardzo tutaj dziękuję, byłem pozytywnie zaskoczony też, że właśnie poznałem osobę, która no, sama zetknęła się z uczestnikiem sprawy i odważyła się powiedzieć o tym, ponieważ... No, tylko dzięki temu, że z panem redaktorem się zetknęliśmy w innych sprawach. No. I też był jedynym redaktorem w Poznaniu, który nagłośnił sprawę, no, powiedzmy sobie takiej sfingowanej, no, powiedzmy sobie sprawy prowokacji takiej. W sytuacji, kiedy byłem kandydatem na posła z listy AWS-u, za listy AWS-u, stworzono taką prowokację poprzez policję. Policję konkretnie, ja mieszkam na terenie gminy Kórnik, no, której no, zostałem oskarżony wtedy oczywiście o naruszenie nietykalności funkcjonariuszy na służbie. W związku z tym zostałem skreślony z listy, byłem na 18. miejscu. Listy AWS-u z prognozą oczywiście wejścia na posła. No i zostałem skreślony wtedy z listy z racji tej, że jestem oskarżony. Nie byłem jeszcze uznany jako winny, ale już jest dochodzenie prowadzone. Dochodzenie oczywiście w sprawie tego, że ja naruszyłem nietykalność cielesną funkcjonariuszy w moim oczywiście domu i na moim terenie, jak również drugie śledztwo, które ja wywołałem. Dochodzenie o to, że to naruszono moje prawa osobiste, zostało potem po 2 latach jedno i drugie umorzone i nic z tego nie wynikło.
Oczywiście. Natomiast wynikło to z tego, że ja zostałem skreślony z listy i nie zostałem posłem. No. Można powiedzieć, no i tyle, ale nie chciałbym odbiegać od tematu, więc wtedy się poznaliśmy. Pan redaktor opisał po raz pierwszy tą sytuację w ówczesnym Głosie Wielkopolskim. No, ja byłem kompletnie zdumiony, że w ogóle jest jakiś człowiek, który w ogóle odważył się w ogóle o tym napisać wtedy. W Gazecie Poznańskiej. Tak, wtedy w Gazecie Poznańskiej. Tak. No i tak się poznaliśmy, a później no to już takie kontakty, już powiedzmy sobie, zresztą do dnia dzisiejszego, no, owocują różnymi sytuacjami. Nie będę już mówił na tematy bieżących sytuacji, które są powieleniem w ogóle tamtej władzy. No tutaj skupmy się na tej sprawie. Zupełnie inna sprawa. Dziękuję serdecznie. Dobra, teraz dziękuję te tropy, które w swojej powieści, które pojawiły się w rzeczywistości. Czy były takie sprawy? To znaczy, no właśnie miałem parę takich sytuacji, znaczy parę, dwie sytuacje takie, byłem przekonany, że wymyśliłem, bo mówię, ta książka to część to są fakty, że tak powiem przetworzone, połączone, na przykład no, są jacyś bohaterowie, którzy składają się, że tak powiem, mają w sobie życiorysy kilku ludzi, ponieważ no, nie chciałem tutaj mnożyć bytów, uznałem, że no, mniejsza liczba bohaterów to też powoduje, że powieść jest bardziej czytelna. Więc tutaj no, są takie zbitki kilku ludzi w jednym człowieku, różne takie. I mnie zdumiało to, gdy trwał już proces. Proces Aleksandra G. rozpoczął się tak naprawdę w tym roku dopiero, niedługo przed opublikowaniem tej powieści, a już w ogóle po tym, gdy ona została napisana, została oddana do wydawnictwa. I się zdumiałem, że no właśnie są różne okoliczności, które mają odzwierciedlenie w tym, co mówią ludzie i tak dalej. Także to było moje też zaskoczenie, ale też potwierdzenie, że jak myśli się o czymś, że są pewne okoliczności, które są pewne, no to pewne okoliczności prawdopodobne potem się okazują. Na przykład związane z tym, że jedna okoliczność taka potwierdzenia tego, że Jarosław Ziętara został porwany, że widziano tutaj właśnie na Łazarzu w okolicy, ktoś widział to zdarzenie, a ja wymyśliłem pewną historię po prostu zupełnie, bo ja nie miałem takiej wiedzy, że ktoś widział, że to było w pobliżu jakiejś firmy, nie wiedziałem w ogóle żadnej lokalizacji, gdzie było to porwanie tutaj, nie? Takiej wiedzy nie było, a się okazało, że wymyśliłem sobie, że to było przy pewnej firmie i jakieś tam opisane okoliczności, okazało się, że podczas procesu sam byłem zdumiony, przeczytałem pewne okoliczności, które pasują idealnie do tej powieści. Także no, czasem jest, no, nie powiem, że przewidziałem coś, ale po prostu są takie okoliczności, które wydają się podobne. Potem była też taka okoliczność, jeden z policjantów zwrócił się do mnie i mówi, że jeden z bohaterów to jest idealnie i podaje tutaj imię i nazwisko gangstera. Mówi, że to jest idealnie ten człowiek, nie? I tak dalej. Ja mówię, że ja wymyśliłem tą jego postać i napisałem ten rozdział dotyczący tego człowieka właśnie na początku, w 2006 roku, gdy w ogóle nie wiedziałem, że taki człowiek ze sprawą Ziętary może być związany, nie? I okazuje się, że ta postać idealnie pasuje do niego. Także to tak bywa właśnie, że no nie wiem, być może to jak się wczuwa, tworzy się jakiś ten świat, który dotyczy jakichś zdarzeń prawdziwych, to albo na zasadzie, nie wiem, losowej może coś się trafi, że jest okoliczność bardzo podobna do czegoś, co faktycznie się wydarzyło, albo na zasadzie, że no, są to rzeczy, które, że tak powiem, no, jakaś logika w nich występuje zdarzeń. Także to było jakieś takie moje, ale to moje osobiste zaskoczenia. Akurat tutaj pytanie tego dotyczyło, więc wspomniałem. Proces jest na etapie, nie wiem, to jest chyba 1/3 świadków zostało przesłuchanych w sprawie Aleksandra G. Proces ma charakter poszlakowy w znacznej mierze, no bo tutaj nie ma ciała, prawda, jest tutaj podstawowe utrudnienie, natomiast tak jak teraz tytuły ostatnich relacji z ostatniej rozprawy były takie, że oskarżony no, jest pogrążany przez świadków, że to nie na początku no, jakaś takie było wątpliwości mediów, bo ja nie mam wstępu na salę sądową, muszę powiedzieć, bo tutaj dzięki staraniom oskarżonego ciągle jestem powoływany jako świadek i w związku z tym, że mam znowu być przesłuchiwany jako świadek, nie mogę uczestniczyć w rozprawie. Także spędzam czas pod salą sądową, bardzo często czekając, kiedy zostanę wezwany i nie bywam wezwany.
już spędziłem tak kilka dni, nawet takie cały czas w oczekiwaniu, że może zaraz. Jeden dzień spędziłem pod eskortą policyjną, nawet do toalety chodziłem pod eskortą policyjną, bo tak bardzo dbał oskarżony o to, że czasem się nie kontaktował z nikim. I do tego stopnia, że no policjanci nie zamknęli mnie, nie założyli mi kajdanek, ale chodziłem wszędzie po prostu pod eskortą policyjną, żebym w żadnym wypadku z nimi słowa nie zamienił. Także ja znam relacje sądowe głównie z mediów, z tego co inni dziennikarze przedstawią. I na początku widziałem takie duże wątpliwości, bo tam oskarżony mówił, że sprawa tutaj nic, nie ma żadnych dowodów, wszystko jest bardzo, bardzo, że jest niewiarygodne i tak dalej. Pan nam takie powiedział zdanie, że to wszystko się będzie rozsypywać i tak dalej. I mimo jego takich różnych deklaracji, mimo bardzo dużej aktywności jego obecny pełnomocnik, bo on już miał iluś tam adwokatów, to właśnie wymowa tego, co świadkowie kolejni, ludzie, którzy nie znali się wzajemnie, którzy po prostu mówią rzeczy wzajemnie się uzupełniające, jest taka, że moim zdaniem ten proces powinien się zakończyć. Ma duże szanse na wyrok skazujący. Nie? Tak uważam, może to jest zbyt wielka moja nadzieja. Natomiast równocześnie trwa śledztwo. Śledztwo w sprawie, bo tutaj jest kwestia podjęcia decyzji o zabójstwie dziennikarza, a druga rzecz to była realizacja tej zbrodni i śledztwo w sprawie realizacji zbrodni trwa cały czas. Ono jest prowadzone przez Prokuraturę Krajową. Teraz po zmianie władzy przejęła je Prokuratura Krajowa i ono należy do jednych z najbardziej priorytetowych śledztw, tak przynajmniej deklarują na szczeblach tam najwyższych, a jednocześnie jest w wielkiej tajemnicy prowadzone, co mnie cieszy, ponieważ w tej sprawie, gdy tylko różne okoliczności wychodziły na jaw, to z reguły nie służyło to jej wyjaśnieniu, tak jak tutaj w przypadku Przemysława Co, o którym mówiliśmy. Gdy wyszło na jaw, a ujawniła to, że on coś wie, w ogóle jedna z gazet poznańskich, wtedy należąca do jednego z biznesmenów, którzy w tej sprawie się pojawiają. Ona wtedy ujawniła, że prokuratura ma zeznania jednego z więźniów i że to mogą być właśnie ważne dla sprawy. No i potem ten więzień dostał właśnie anonim, prawda, bo on był od tej wiedzy był odcięty, jego jakoś ostrzeżono. Sprawa została, w ogóle w tej sprawie, niestety rola mediów była dosyć na przestrzeni lat, ale też nawet ostatnich. Rola mediów była była w dużej mierze też negatywna dla sprawy, dla wyjaśnienia, mimo że można powiedzieć, z reguły tak się myśli, że jak coś dotyczy jakiegoś zawodowego środowiska, prawda, że na przykład jak taksówkarz ginie, to z reguły, jak Państwo znali takie przypadki, czy się zetknęcie, to z reguły taksówkarze wszyscy zaangażują się, wyjaśnienie, znalezienie, co się stało, prawda. Z reguły jak właśnie, lekarz, to lekarze też tam się aktywizują. A tutaj w przypadku dziennikarzy niestety w moim zawodzie jest tak, że nie ma takiej solidarności zawodowej, a wręcz właśnie odwrotnie bywa często, że próbuje się przeszkodzić i w sprawie Jarosława Zientale dziennikarze niektórzy mocno zaszkodzili na przestrzeni lat. Nie? Także to, że podczas tego procesu właśnie, że mniej więcej relacje teraz obecnie są o podobnej wymowie właśnie, że te dowody są mocne, zeznania świadków są mocne, że niewiarygodne są różne wycofywania się przez świadków zeznań, bo tam zapanowała choroba, że kilku świadków nagle się wycofało zeznania, oni próbują je wycofać zeznania, ale to nie jest tak, że jak się powie, że to mówiłem nieprawdę, że to już jest nieważne. To cały czas to, co się mówiło na początku, jest cały czas ma wagę dowodową. I mimo tego właśnie, że te relacje medialne teraz wskazują na to, że to zmierza w kierunku wyroku, mam nadzieję, że skazującego. A co będzie z tamtego śledztwa? Nie wiem. To jest zagadka, mam nadzieję, że coś będzie. Tak, jest za kaucją, ma jakiś zatrzymany paszport, ma poręczenie, jakieś tam, jakieś osoby publiczne i to ma różne tam takie sankcje. Czy parasol jest? Parasol. Czy jest parasol jakiś? Mam nadzieję, że obecnie parasola nie ma, że obecne podejście władz raczej nie wskazuje. Jakby byłby ten parasol, to nie... Parasol dla sprawców, tak? Dla zabójców, mówię. Ten parasol istnieje jeszcze. Myślę, że nie istnieje. Myślę, że może on działać w kręgach tylko ludzi ze służbami związanymi, specjalnymi, ponieważ tutaj w sprawie Jarosława Zientary on został zabity dlatego, żeby nie ujawnić wyników swojego śledztwa dziennikarskiego. On trafił na
nową wersję afery słynnej spirytusowej. Wszyscy Państwo pewnie wiecie, była afera spirytusowa, która została ujawniona na poziomie rządowym, zmieniono przepisy pewne, rozporządzenia, że nie można było tego, bo chodziło o alkohol z Niemiec, prawda, który był w różny sposób do Polski ściągany, bez płacenia cła, bez płacenia innych tam należności. I to zostało ujawnione, zatrzymano, to tam się wielu ludzi ogromne pieniądze na tym zarobiło, prawda, fortuny na tym powstały, zanim to zablokowano. I okazało się, że pewni biznesmeni z grona najbogatszych Polaków w Polsce wpadli na pomysł, żeby robić dalej to samo, tylko nie z Niemiec do Polski, tylko przez Czechy do Polski. Na to ówcześni celnicy, różne urzędy jakoś nie wpadły na to, że ktoś może to zrobić i to zostało robione. Jarosław Ziętara to właśnie trafił, to rozpracowywał. I uznano, że próbowano go zniechęcić, żeby przestał się tym interesować. Wiadomo to no, z ustaleń śledztwa, że go zastraszano, dwa razy go pobito. Tutaj na Łazarzu w mieszkaniu zrobiono mu napaść, próbowano go w ten sposób jakby no, zniechęcić. On nie zrezygnował, więc wtedy zapadła decyzja, żeby go zabić. No i dzięki temu, że go zabito, ten interes, te przestępstwa gospodarcze były prowadzone nadal i nigdy nie zostały wyjaśnione. Nigdy Państwo nie znajdziecie nigdzie, żeby właśnie przemyt alkoholu z Niemiec przez Czechy do Polski na ogromną skalę nie został nigdy ujawniony i dzięki temu no to była, no to była cena śmierci tego dziennikarza, prawda? To obecnie wiadomo z ustaleń tego śledztwa, ale no... Czy wszystkie okoliczności tej sprawy wyjdą kiedykolwiek na jaw, to pewnie nie, bo wielu ludzi nie żyje. W tej sprawie mogę powiedzieć nazwiska też ludzi, którzy nie żyją. W zeznaniach świadków jest, że Aleksander G. zjawiał się w siedzibie Elektromisu z panem Wilczkiem i Sekułą. To myślę, że są nazwiska znane tutaj Państwu, to są ludzie, jak Jarosław Ziętara pisał w swoich notatkach, takie no, fragmenty zostały po tym, co on robi, pisał, że w tej sprawie, w tej aferze zamieszani są ludzie poprzedniej i obecnej władzy. Tak to pisał w 1992 roku. Czyli no, jeszcze komunistycznych władz i ci, którzy tam odgrywają rolę jakąś na poziomie różnych urzędów, prawda? Sekuła chyba wtedy ciągle pełnił jakąś rolę, nie, prawda? Wilczek chyba potem był chyba jakimś ministrem znowu, nie? Chyba w rządach lewicy. I tak dalej. No, jeden i drugi samobójstwo popełnili też, nie? No, Sekuła sobie dwa razy w brzuch strzelił z broni myśliwskiej, nie? Prawda? Tak bardzo chciał się zabić. No właśnie, więc takie nazwiska w tej sprawie się pojawiają i no, to są ludzie, którzy właśnie no, mieli wtedy wpływ na to, że można było takie przekręty. Z tego po prostu znalazło się też, jest tam wyliczenie, gdzieś Jarek robił wyliczenie, ile z jednego transportu zarabiają. To były naprawdę ogromne pieniądze wtedy, a to był tylko na jednym transporcie. A takich transportów szło pewnie, nie wiem, setki, jeśli nie więcej. Nie? Także po prostu no, przekalkulowano, że dziennikarz, no, nie można go zatrzymać, że on nadal próbuje, bo on nie mógł tego publikować tutaj. W Gazecie Poznańskiej, w której pracował, nie mógł tego zrobić, bo były powiązania personalne z tymi biznesmenami. Wtedy on wiedział już o tym, że nie da rady, próbował to, uderzał do Gazety Wyborczej. Chciał się z Michnikiem spotkać, nawet są zapisy, że nie dotarł do niego, ale że Michnikowi przekazano to, ale Gazeta Wyborcza nie była zainteresowana tą sprawą. Do telewizji publicznej uderzał, do dziennikarza, który no wtedy miał dużo do powiedzenia w takich sprawach gospodarczych właśnie. Nawet są zapiski, że spotkał się konkretnego dnia, w konkretnym miejscu i tak dalej. No naprawdę mocne jakby wskazania na to, że no on przekazał tą wiedzę. No ten człowiek, dziennikarz, do niego dotarłem, po latach powiedział, że Ziętara złośliwie tam wpisał go, żeby go obciążyć. No nie wiem, no wiedział, że go zabiją, więc wpisał tego dziennikarza. No nie no, jakieś po prostu bzdury kompletne. Twierdził, że nigdy go nie spotkał, nigdy nic nie wiedział i tak dalej. No, no wszyscy nie wiedzą. Nie? Michnik też nie wie, że ktoś do niego próbował, że Ziętara próbował do niego dotrzeć. Nikt z Wyborczej nie wie. No nikt w ogóle nic nie wie. Wszyscy no, cierpią na niepamięć. W razie Ziętara prawdopodobnie, to też jest, to taka jest moja teza, że udało mu się w Gazecie Rzeczpospolita tam znaleźć kogoś, kto chciał to ujawnić, bo dwa tygodnie przed porwaniem Jarka opublikowano inny jego artykuł tam, dotyczący innych przekrętów gospodarczych w innym charakterze.
dotyczących baz transportowych i to była no, zaskakująca rzecz, że Gazeta Ogólnopolska, chociaż on pracował tutaj, przedrukowała cały jego artykuł dotyczący właśnie takiego przekrętu. I prawdopodobnie oni wtedy się wystraszyli, że on może, że może w tej Rzeczpospolitej to zostanie ujawnione i dlatego nagle przyspieszyli te działania związane z tym, żeby go unicestwić. A że było to nagłe przyspieszenie, świadczy o tym, że tego 1 września 1992 roku, gdy jego porwano, ja z Jarkiem miałem tutaj z ulicy Kolejowej, mieliśmy samochodem redakcyjnym pojechać na reportaż, bo mieliśmy wpisany w plan naszej pracy dziennikarskiej właśnie wyjazd w teren, to wtedy mówiliśmy w redakcji i mieliśmy samochód redakcyjny na ten dzień zaplanowany z kierowcą, samochód redakcyjny i dzień wcześniej, gdy poszedłem, żeby potwierdzić wyjazd, okazało się, że samochód nam wzięto. I dzięki temu no, porywacze tego dnia no, mogli spokojnie tam zrobić tą zasadzkę, prawda, więc wynikało z tego, że musieli o tym wiedzieć. Są różne tezy, że to oni spowodowali, że ten samochód został nam wzięty, nie? Ponieważ no, tak byśmy, tym redakcyjnym Volvo, byśmy takim samochód wtedy miała Gazeta Poznańska, byśmy go spod drzwi, byśmy go zabrali, nie? Nie byłoby żadnego porwania tego dnia, więc myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, że no właśnie tak się spieszyli, zależało im na tym, że bali się, że może dojść do tej publikacji gdzieś, więc postanowili go właśnie tak na szybko porwać, dokonując ingerencji. Zresztą to nie była jedyna ingerencja, bo podczas procesu wyszło na jaw, że uczestnicy tej zbrodni przyszli do redakcji Gazety Poznańskiej, udając policjantów i przeszukali biurko Jarka. Ja nawet widziałem ich wtedy. Został jeden z dziennikarzy, wprowadził ich, powiedział, że to są panowie z policji, oni tutaj próbują wyjaśnić, co się stało z dziennikarzem, który zniknął. I oni na naszych oczach, bo to było na takiej hali no mniej więcej tej wielkości, jak tutaj księgarnia, oni zabrali z biurka Jarka kasety z nagraniami, zabrali dyskietki, wtedy nie było jeszcze twardych dysków w komputerach, na dyskietkach zapisywaliśmy, także zabrali. My byliśmy przekonani, że to policjanci przyszli, że próbują wyjaśnić, co się stało z naszym kolegą, więc... A to byli ludzie wysłani, to byli ludzie z Elektromisu, którzy po prostu, używając takiego fortelu, tak pewni siebie, prawda, no, usuwali dowody, nie? Bo prawdopodobnie Jarek miał jakieś tam materiały, które wskazywały, które były, no, potwierdzały to, co udało mu się wykryć, nie? Także no, taka była determinacja zabójców, prawda, no i też pokazuje też, jacy musieli być pewni siebie, prawda, no bo tutaj... Skąd pochodzą informacje o szczegółach porwania? O szczegółach, no mówię, ja trafiłem w aktach sprawy na notatkę. Notatka jest policyjna. W pierwszym tomie akt sprawy Jarosława Ziętary, do których dotarłem właśnie w tym 2007 roku bodajże, jest właśnie zapisek, że tam człowiek z imienia i z nazwiska poinformował, że tutaj na właśnie w pobliżu widziano, jak Jarosław Ziętara wsiadał do radiowozu policyjnego i że wie o tym jeszcze inny człowiek, prawda? No i potem jest nic. Normalnie gdyby... Ale ustalano do osoby? Wiadomo, co jest? Tak, no było wiadomo co osoby i proszę sobie wyobrazić, że nic się nie dzieje. Potem jest chyba po 2 miesiącach, czy tam po kilku tygodniach pojawia się notatka, że to jest niewiarygodna informacja. Nie ma przesłuchania. Policjanci? Nie, osoby... Ja nie wiem, ja do tych ludzi, znaczy ja nie wiem jakie to było osoby przypadkowe, to policjant przekazał taką wiedzę, że... To była notatka służbowa policjanta, że jakiś człowiek z imienia nazwiska poinformował go o tym i że wie o tym jeszcze inny człowiek. Ale dane personalne? Tak, były dane personalne. Ja tej osoby nie szukałem. Nie szukałem, żeby ja tutaj nie chciałem ingerować, że tak powiem, w działanie. Natomiast normalnie, jak na przykład... Może to jest jakiś niewłaściwy trop. No, no to źródło, potwierdziło to ustalenia tego śledztwa krakowskiego. Nie? Ja tutaj mówię o czymś, co przeczytałem przed laty, gdy dotarłem po raz pierwszy do akt, natomiast ustalenia śledztwa potwierdziły to, zeznania świadków to potwierdziły, że tak to było, nie? Wiadomo nawet, jak tam kto brał udział, gdzie przechowywano mundury policyjne i tak dalej, różne okoliczności są znane. To byli ktoś z urzędu, tak? Z urzędu w sensie? Nie, tam są różni, związani z tymi... Jakich świadków zeznania potwierdziły? Tam są między innymi świadka zeznania uczestników przygotowań do tego porwania, bo ono było prowadzone przez jakiś tam czas, nie? I wiadomo, gdzie było to przechowywane, wiadomo, no, bardzo wiele, no. To już, co mówimy rzeczy, ta notatka była czyli wtedy, w pierwszym... z Elektromisu, tak, nie? Tak, to byli ludzie z Elektromisu, ale nie tylko, bo między innymi był Przemysław C, prawda, i tak dalej. Pani. Ja chciałam to powiedzieć.
bo ja stale do prokuratury zgłaszam wypadek śmierci 3 prokuratorów ze Śremu. Mm-hmm. Nie wiem, czy to nie jest związane również z pracą elektromisu, bo w Śremie była olbrzymia baza tirów, jaka. Takie bazy były 3 w Polsce, Volvo, Mercedes i Śrem. Prawdopodobnie Śrem był wykorzystywany do przewożenia tego alkoholu, prawda? I nagle w Śremie w 92 chyba roku wymieniono 3 prokuratorów. Przyszło 3 nowych prokuratorów. Czuło się napięcie w Śremie, że coś jest nie tak, że oni coś wywęszyli. I proszę sobie wyobrazić, wyszli z prokuratury, zepsuł się im maluch zaraz za Śremem, podjechał Mercedes, przywiązał ich, włącznie wszyscy siedzieli razem w tym maluchu. Tak, tak, tak. I wszyscy zginęli na drzewie. Znaczy ja znam tą sprawę, znam sprawę tego wypadku. Ale ja byłam świadkiem umierania trzeciego prokuratora, bo ja akurat miałam dyżur w szpitalu, miałam go konsultować. Nikt tego trzeciego prokuratora nie ratował. Czyli to dla mnie to był mord na zlecenie. Ja piszę do prokuratury, żeby to wzięli. Byłam w archiwum X. Nikt nie chce wszcząć tej sprawy. Czy to nie jest też powiązane również z elektromisem? Znaczy powiem tak, znaczy ja znam tą sprawę, pamiętam jako dziennikarz właśnie śmierć tych prokuratorów, ale... Ale do rodzin można dojść, może oni do czegoś doszli. To znaczy powiem pani... I byli niebezpieczni w pewnym momencie. To znaczy powiem tak, znaczy nie było tam żadnych, znaczy nic nie wiem o jakichkolwiek powiązaniach tych prokuratorów ze sprawą Jarka Ziętary, bo to było za wcześnie. Nie, elektromis ogólnie. Nie wiem tego. Tak, oni byli, byli wszędzie, byli w wielu miejscach no tutaj baza, jako Polski. I baza no. tirów. Baza tirów była. Natomiast powiem pani tak, znaczy... A może pan wszcząć jakoś do tego, czy to nie jest właśnie, może to pogrąży. Znaczy ja... Nie, po pierwsze, ja nie mogę nic szcząć, to jest jedna rzecz. Druga jest sprawa, akta tych spraw już nie istnieją, bo sprawy... Były zmielone, dokładnie. Akta spraw dotyczących wypadków zostały zmielone. Ale to nie był wypadek, dla mnie to było tego zdarzenia po prostu... Jeżeli trzeci umiera i nikt go nie ratuje, prokurator, ja jestem tego świadkiem, ja podaję do prokuratury, a oni mielą akta. Znaczy, ja pani mogę powiedzieć tylko tyle, że nie można nic zrobić, gdy nie ma materiału dowodowego jakiegokolwiek. Nie? Tutaj musiałyby się pojawić osoby, które by powiedziały, że były ja czegoś... Pani jest świadkiem śmierci tego prokuratora, natomiast tego... Ale nikt go nie ratował z lekarzy. Dobrze, natomiast... Wiem, który miał chirurg też tego dnia. I ten pan leżał na sali operacyjnej w rzeczach, nikt go nie ratował. On po prostu leżał i czekał na śmierć. Rozumiem, jest to wstrząsające, natomiast ja po pierwsze znam tą sprawę, nie wiem, żeby takie jakiekolwiek były wskazania, wiem, że ona jest bardzo bulwersująca. Dziwiło mnie, że prokuratorzy właśnie tak... Dziwiło mnie, że prokuratorzy tak bardzo lekko podchodzą do śmierci kolegów prokuratorów. Wtedy mnie to dziwiło. Tak. Natomiast naprawdę nie było cienia wskazania, żeby wiązało się to z czymkolwiek. Tyle mogę pani powiedzieć. A mieliśmy różne sygnały. W tej sprawie nie mieliśmy, ale być może dotyczyła ona tego. Może doszli do czegoś w aktach, prawda? Mówię, jeszcze ta czwarta pani prokurator, która z poprzedniej ekipy została... poprzedniej ekipy, bo jedna została pani Magdalena Jackowska, z poprzedniej ekipy została w prokuraturze. Ona dzień przed tym wypadkiem nagle na ból migrenowy została przyjęta na oddział neurologiczny, gdzie ja pracowałam. Udawała ból migrenowy głowy. No nie ma tam dużo potrzebowała alibi. Mówię, dziwne są to okoliczności jak najbardziej, natomiast nie wiem i nic nie wskazuje dla mnie, że ma to związek ze sprawą Jarosława Ziętary. O tym mówię, nie? Ja pracowałam. Ale pani tu opowiada, ale co pani mając dostęp do tych chirurgów? Jak chodzi o elektromis. Może być może, że też można być elektromis. Co ci chirurzy pracowali w tym oddziale? Co pani z nimi zrobiła? Że oni nie robili? Niech pani opisze. Ale co ja mogę zrobić? Ja byłam tylko konsultantem, neurologiem. No, ale pani ja byłam konsultantem, mi powiedział chirurg, skonsultuj tego pana, żeby już właśnie nie trzeba było go ratować. Ja napisałam, jaka jest prawda. Ja mówię tak, jest to bardzo bulwersująca... Nie będę ratować. Ale nie, ja byłam w bardzo dziwnej sytuacji, co wyjaśnia w tej chwili prokuratura. W tym czasie właśnie, jak ten wypadek był. Dobrze, jest to bardzo... Ja byłam niewygodnym lekarzem, bo żądałam prawdy. Bardzo panią przepraszam. Podtruwana, rozumie pan? Bardzo panią przepraszam, jest to bardzo bulwersująca sprawa, na pewno godna wyjaśnienia. Proszę zwrócić się obecnie do prokuratury krajowej może. Ale ja to do prokuratury. Ale mówię pani, ale nie mam żadnych wskazań, ani wtedy nie mieliśmy żadnych wskazań. Ja wiem, nawet jednego z tych prokuratorów poznałem wtedy wcześniej.
Także nie było, mieliśmy żadnych cienia wskazania nieformalnego jakkolwiek, żeby to miało związek z tą sprawą. A tutaj spotkaliśmy się w tej sprawie, także bardzo bym prosił, żebyśmy po prostu skupili się na tej sprawie. Ja mam jeszcze pytanie. Mówiłeś o roli dotarcia Jarka Ziętary do Gazety Wyborczej, do Michnika. Czy mógłbyś powiedzieć teraz o roli, jaką odegrała lokalna Gazeta Wyborcza w tej sprawie? Roli negatywnej oczywiście. No niestety muszę to powiedzieć, bo to jest jedna ze spraw, która dotyczy środowiska mojego. Nie jest miło nigdy mówić o swoim środowisku zawodowym negatywnie. Tak tutaj pani o środowisku medycznym, tak mi o zawodowym, ale wspominałem już o tym, że media odegrały negatywną rolę. Odegrały też negatywną rolę podczas tego krakowskiego śledztwa, mianowicie w 2014 roku jesienią, czyli dwa lata temu, gdy zostały postawione pierwsze zarzuty, gdy właśnie Aleksander G. i dwóch byłych ochroniarzy Elektromisu zostało aresztowanych wtedy, gdy sprawa wreszcie po tylu latach powstała nadzieja, że ona zostanie wyjaśniona, że zostaną postawieni przed sądem ludzie. Sprawa była tajna, naprawdę. Nawet ja, ludzie związani z Komitetem Społecznym, który wyjaśniał tę zbrodnię, który walczył o wyjaśnienie tej zbrodni, przepraszam, nie mieliśmy naprawdę wiedzy o tym, co w tym śledztwie tak dokładnie się dzieje. To śledztwo było prowadzone w sposób poufny i bardzo się cieszyłem zawsze, bo uważałem, im mniej wiedzy na etapie czynności, tym jest lepiej zawsze, ponieważ to może powodować różnego rodzaju komplikacje. I ku mojemu zaskoczeniu właśnie Gazeta Wyborcza, wtedy, która się nie interesowała sprawą Jarka Ziętary, wtedy nagle opublikowała artykuł, w którym podała nawet personalia jednego ze świadków w tej sprawie, podała różne okoliczności, które były dla mnie, mówię, znającego, mającego sporą wiedzę, były dla mnie zaskakujące nawet, a które te informacje wtedy pomogły drugiej stronie, tej ciemnej stronie, my to tak mówiliśmy, że bandyci albo ciemna strona, dzięki temu zorientowała się, co prokuratura wie. Bo prawdopodobnie, tak przypuszczam, wtedy podjęto działania takie, że nie wiem, że powstał jakiś, to mówię, to jest moja teza, nie mam żadnego dowodu na to, że po tamtej stronie, gdy się zorientowano, że są aresztowania, prawda, jest artykuł w Gazecie Wyborczej, który podaje różne okoliczności właśnie podżegania, zlecenia zabójstwa, realizacji tego zabójstwa, prawdopodobnie wtedy powstał jakiś sztab, który stwierdził, że trzeba ustalić, kto może te informacje przekazywać. No jeden świadek był tam wskazany z imienia i pierwszej literki i pseudonimu, prawda? Natomiast były też informacje różne, które prokuratura uzyskała i prawdopodobnie stwierdzono, że musimy ustalić, kto sypie w tej sprawie i prawdopodobnie docierano do wszystkich ludzi, którzy wówczas żyli, którzy mogli mieć jakąś wiedzę. No i potem, niecałe dwa miesiące później nastąpiła epidemia, jak mówię, wycofywania zeznań. W ciągu tygodnia czy dwóch kilku kluczowych świadków wycofało swoje zeznania, prawda, w różnych dziwnych okolicznościach, ale w tym samym okresie czasu. A jeden z tych ludzi, zanim to zrobił, zanim wycofał te zeznania, zwrócił się do mnie i powiedział mi, że wycofa te zeznania, ponieważ boi się o swoją rodzinę. Ja to opisałem, jest to w tej książce Sprawa Ziętary, wstawiłem to zresztą w artykule. No i to, ta publikacja Gazety Wyborczej ujawniająca te szczegóły, naprawdę delikatne sprawy, spowodowała, że mówię, ta wiedza zawsze ma dwie strony, prawda? Nam jest, wszyscy ludzie, za chwileczkę skończę już tutaj, wszyscy chcielibyśmy wiedzieć jak najwięcej w jakiejkolwiek sprawie, na jakikolwiek temat. Każdy człowiek jest ciekawy, chciałby mieć jak najpełniejszą wiedzę, natomiast w takich sprawach jakiegokolwiek śledztwa wiedza ma, może ujawniona przedwcześnie, może mieć naprawdę druzgocące skutki, jeśli chodzi o efekty końcowe, procesowe tej sprawy. I tak tutaj też było, ta publikacja Gazety Wyborczej, która, gdy ja wówczas zareagowałem na to, to zostałem zbesztany, tam zmieszany z błotem, jak ja mogę, że to właśnie ja nie dbam o sprawę Jarka Ziętary, jeśli występuję przeciwko ujawnianiu wszelkich okoliczności tej sprawy i twierdzili, że dziennikarze Gazety Wyborczej, że oni powodują się dobrem społecznym, prawda, że ujawnienie wszystkiego właśnie służy. Ono posłużyło niestety tylko bandytom. Jedynie mogę co pozytywnego powiedzieć, że autorzy, przynajmniej jeden z autorów tej publikacji, bo jeden to jest dziennikarz z Gazety Wyborczej w Warszawie, jeden zreflektował się w ostatnim czasie, naprawdę jego publikacje
Znaczy, no, on wtedy nie miał tej świadomości, może nie wiem, czy on działał, to był młody dziennikarz, może nie miał tej świadomości, że robiąc coś takiego, może to mieć takie negatywne skutki, że obecnie jego publikacje, tutaj Gazeta Wyborcza zmieniła w Poznaniu, co mnie zaskoczyło, byłem zdumiony tym swoje podejście do sprawy Jarka, zrobili tam nawet zbiórkę na tablicę pamięci Jarka Ziętary, także byłem zdumiony, ale myślę, że to było jakieś, no, jakiś wyrzut sumienia, może no, lepiej późno niż wcale, prawda, także w jakiejś mierze, ale dziennikarz główny autor tego artykułu z Warszawy nigdy ani cienia refleksji w tej sprawie no, nie wyraził. Nie? To mówię tutaj wyłącznie o tym dziennikarzu z Gazety Wyborczej z Poznania, a tamten Czuchnowski, nie mam co ukrywać jego nazwiska, nazwisko, tak, to mogę powiedzieć, bo jest w książce Sprawa Ziętary, jego nazwisko jest tam podane, prawda, jest on, jego artykuły można znaleźć, no to nigdy nie wyraził jakiego cienia, a wręcz odwrotnie tam, no, także tak to wyglądało. Także no niestety media pomogły w utrudnieniu wyjaśnienia tej zbrodni. Mam nadzieję, że to jakoś się uda zrekompensować, ale na pewno przyczyniły się w sposób negatywny. Proszę bardzo, bo pan tam... Śledztwo, żeby tego, kto spróbował być... Nie było chętnych do wyjaśnienia tego. Ja jeszcze mam takie może ogólne tak. pytanie, już się spotkaliśmy i o tym mówimy, to wie pan, co może troszeczkę dla przypomnienia lub nawet powiadomienia czy poinformowania, jak powstała w ogóle firma Elektromis jako taki, bo to jest też na serio kryminalny by to się nadawało. Ja częściowo znam o panu Śmieszchalskim, tam pan Czarnota, inne nazwiska akurat, które się przyjawia. Jak to mniej więcej, wie pan taką krótki biografię tejże firmy. Generalnie w sprawie Ziętary ta firma, ona jest, występuje jako tło sprawy, występują, no właśnie oskarżeni są, podejrzani są jej pracownicy, wiadomo, że Jarek Ziętara był przetrzymywany na terenie Elektromisu, że pobito go przed siedzibą Elektromisu, gdy fotografował samochody tam wjeżdżające, że różne okoliczności tej sprawy prowadzą, natomiast no, sama firma nieistniejąca już holding Elektromis, który był wtedy potęgą, była największa firma handlowa, która no, potem na jej bazie powstały właśnie sklepy, które mamy wszędzie, prawda, w okolicy właśnie, nie? Które już nie należą do tych samych właścicieli, ale no, za te pieniądze wtedy zarobione, no, zrobiono, przemnożono ten kapitał. W każdym razie no, to była firma, która powstała, no, był pewien pan który miał smykałkę ponoć do interesów, prawda, który handlował jakimiś towarami gdzieś tam sprowadzanymi, handlował jakimiś chyba też walutami, był skazany za pobicia i napady po wyjściu z domu dziecka prowadzonym przez zakonnicę, no i potem zbudował na bazie swojej częściowo rodziny, ale głównie przyjaciół z domu dziecka, zbudował właśnie firmę, która no, nagle stała się potentatem po prostu, która nagle zupełnie firmy takiej w walizce, prawda, bez jakiegoś kapitału, bez doświadczeń, bez czegoś, no, stała się no, potentatem na skalę polską i zarabiała takie pieniądze, że ponoć, tak mi kiedyś powiedziano jeden człowiek, że kiedyś wynajęto stadion Lecha, po to, jako magazyn pieniędzy po prostu. On był wynajęty, bo to było przed wymianą pieniądza. Wtedy dosyć duże kwoty były. Pieniądze zajmowały dużą objętość i tam przez jakiś czas ochroniarze, no to wiedziałem od ochroniarzy, nie, że oni pilnowali całodobowo pod wielką eskortą właśnie stadionu Lecha, no nie tego, który jest obecnie, no wiadomo. I tam po prostu były zwożone całe worki pieniędzy po prostu z tych, no, z utargów, bo takie pieniądze zarabiano wtedy, nie? No, no, także to była, no, taka potęga była, no i generalnie firma Holding Elektromis był jedną z firm, których Jarosław Ziętara się zajmował, to była jedna z firm należąca do jednego z biznesmenów, którym Jarek się zajmował, bo generalnie było to kilku. Właściciel, założyciel tej firmy występuje w tej sprawie Jarosława Ziętary tylko jako świadek, który podczas swojego przesłuchania przed sądem stwierdził, że Jarosław Ziętara był słabym dziennikarzem, nie wiedzieć czemu, bo jakby tutaj ekspertem był od tego.
było to takie dosyć, zmroziło to dziennikarzy słuchających tego właśnie, na jakiej podstawie on się wypowiada, ocenia kompetencje, prawda, ofiary zbrodni. A dwa też, ludzie odebrali to jakby, jakby jakieś taka, jako taki nieprzyjemny przytyk, nie, pod adresem. Właśnie, ale on występuje jako świadek tylko wyłącznie, a ci ludzie, są podejrzani. Są dwaj ludzie, którzy byli ochroniarzami w Elektromisie, także jest tutaj jakiś związek personalny, nie? W tym sensie i w gronie tych, którzy ponieśli śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach, jest przynajmniej trzech ludzi, którzy pracowali w Elektromisie, czwarty, który współpracował z Elektromisem. Także tutaj tych związków, okoliczności jest bardzo wiele, natomiast sama firma prowadziła działalność, która była potem przedmiotem śledztwa wielkiego, prawda, które trwało wiele lat, a zakończyło się procesem i zakończyło się potem jakimiś śmiesznymi wyrokami, a w większości uniewinnieniem z powodu przedawnienia, ponieważ tak nasze organy poznańskie intensywnie pracowały nad tą sprawą, że tak to wygląda. Podobieństwo jest. No. Proszę powiedzieć, tak? Przemysł alkoholu na wielką skalę. Alkohol był sprzedawany za złotówki. To złotówki są niepotrzebne. Jak one trafiały później na konta zagraniczne? W jakiej postaci? Znaczy nie, ja nie uczestniczyłem w tym przestępstwie, nie znam jego mechanizmu, ale domyślam się, generalnie wszyscy wtedy, cały biznes polegał na tym, że wymieniano na walutę. No wiadomo, na Zachodzie można było tylko walutami. Ja nie będę wskazywał nikogo, gdzie wymieniano. Rola Aleksandra G. w tej sprawie jest właśnie niejasna, bo wielu dziennikarzy myśli, że on był tym, którego Jarek tam tropił i tak dalej. Ja myślę, że nawet mogło być tak, że Jarek w ogóle mógł jego jakoś tak bezpośredniego nie wiązać z tym, ponieważ jeśli Aleksander G. odgrywał jakąś w tym rolę, to jako człowiek, który miał układy, miał potężne układy, które spowodowały, że on przecież sobie te kantory otworzył wtedy, że miał wiedzę, miał po prostu ogromną wiedzę i miał tych przyjaciół, Sekułę i Wilczka. I tutaj raczej to polegało na tym, że on mógł być, ja tutaj mówię hipotetycznie, że on mógł być tym, który, dzięki któremu ten interes mógł być realizowany, prawda? Natomiast realizowali go, wkładali te pieniądze do obiegu ludzie, którzy go mieli, tych pieniędzy więcej znacznie. O Aleksandrze G. mówiono, że on jest tym najbogatszym Polakiem, bo wyceniano to według jakichś przedsięwzięć, które on posiadał, natomiast to były takie wyceny dziennikarskie. To nie były żadne audyty ekonomiczne i wielu ludzi też mówiło równocześnie, że on tak naprawdę nie ma takich pieniędzy, że to po prostu jest takie szacowanie jego majątku i na tej podstawie tej lista najbogatszych Polaków tygodnika Wprost powstaje nie na podstawie sprawdzenia, jakie ktoś faktycznie ma dochody, tylko powstaje na podstawie pewnych szacunków, pewnej jakiejś tam wiedzy i też chwalenia się też przez niektórych ludzi, jakie mają pieniądze. Można tylko sprawdzić to, co obecnie mają akcje, prawda? Jeśli ktoś, jakiś tam firma, jakiś biznesmen ma jakieś akcje, jeśli można to zweryfikować, to można stwierdzić, ile są warte te akcje. Wtedy nie było jeszcze giełdy przecież, nie można było tego oceniać i wielu mówiło, że on jest człowiekiem, który właśnie zarabia na tym, że w różnych przedsięwzięciach uczestniczy i może to potwierdzać to, że on w aferze RDB, prawda, występował jako nie współwłaściciel, prawda, tylko jako człowiek wynajęty przez ludzi z RDB do prowadzenia tego interesu w sprawie schyłkowej, że później prowadził jakieś interesy, za które był skazywany, że miał związki właśnie z mafią warszawską, prawda, i to może wskazywać na to, że faktycznie tak było, że on był człowiekiem, który miał możliwości, potencjał, układy, może pomysły, natomiast pieniądze posiadali inni, wielkie, to ogromne pieniądze posiadali inni ludzie w Polsce. I jak długo pan Ziętara prowadził te śledztwo? Znaczy według, to są też szacunkowe rzeczy, bo po Jarku wyczyszczona, czyli tak usunięto, przeszukano mieszkanie tutaj na Kolejowej, zabrano z redakcji, z jego biurka. Jego w ogóle nie zabito go dlatego, to jest podstawowa rzecz, bo tak ludzie mówią, dlaczego go nie zabito. Nie zabito go dlatego, żeby usunąć wszystkie to, żeby po pierwsze dowiedzieć się, co on ustalił, skąd to ustalił,
są jakieś wskazania, że został zabity jego informator też, Jarka Ziętary, że człowiek, który, dzięki któremu on coś się dowiedział, też został zabity. Nie wiem o jaką osobę może chodzić, ale to się pojawia gdzieś tam, taka informacja. I chodziło o to, żeby to wszystko usunąć, żeby nie było tak, że zabiją dziennikarza, a ktoś inny to ujawni, prawda? Więc to celem było jakby przede wszystkim to, żeby to nigdy nie wyszło na jaw, nie? I tutaj stąd było to porwanie, tortury ponoć straszne, które spowodowały, że on no, ujawnił swoją wiedzę, Jarek. I także zostały tylko szczątki, po prostu nie zabrano wszystkiego w tym mieszkaniu na Kolejowej, z tego biurka też nie zabrano wszystkiego, nie zabrano pewne rzeczy, które on, bo on pochodził z Bydgoszczy. I on tam podczas, w tym okresie czasu bywał u rodziców i pewne rzeczy nam zostawiał, jakieś stare notesy. I nam się udało to wszystko razem zebrać i to po prostu były fragmentaryczne różne zapiski, które powstały na przykład. Pierwszy zapisek dotyczący tego, że on wpadł na trop, jest właśnie z jesieni 92 roku. On wtedy nie był dziennikarzem, przez jakiś czas on był poza zawodem i w jednym z notesów napisał właśnie pierwsze takie zapiski dotyczące mechanizmu, na czym to polega, nie? Takie są ogólne i to jest notes, którym dotyczyło jakichś tam audycji wyborczych tam w radiu, bo on był też dziennikarzem radiowym. I po prostu ten notes, a nie wiem, czy teraz już nie powiem dokładnie, czy on leżał tu w mieszkaniu na Kolejowej i uznali, że to po prostu nie zabrano go, bo nie wskazywało na to, że on to używał do jakichś zapisków dziennikarskich, albo czy był w mieszkaniu tam w Bydgoszczy, teraz nie jestem w stanie stwierdzić, w każdym razie no, tego nie wzięto. I potem były jakieś notesy, stare kalendarze, już nieważne, Jarek używał jako notesów po prostu. Też stwierdzili, że leży kalendarz z 90 roku na przykład, no to, że tam w nim nic nie będzie, nie? Więc go nie zabrali. On używał go po prostu, wykorzystując jako papier, nie? Po prostu pusty papier, przepraszam, do notowania, nie? I dlatego są tylko takie szczątkowe, które można niektóre zaczepić czasowo. Na przykład wiadomo, że z tym Michnikiem, że próbował do niego uderzać właśnie w maju 92 roku, czyli już no, po ponad pół roku od tego, gdy po tym czasie, gdy wpadł, przyjmując, że wtedy wpadł na tamtą, na ten trop, nie? Więc mówię, od jesieni do 1 września prawie rok to całe swoje śledztwo dziennikarskie prowadzić, a chyba tą wiosną, w tym maju, miał już wszystko zebrane, no bo jeśli uderzał do tych gazet, do tych mediów, no to znaczy, że był gotowy, żeby to opublikować, nie? Jeszcze mam takie pytanie. Od maja? Od listopada, od jesieni 91 do wiosny 92, żeby zebrał ten materiał, nie? I dzielił się z nim? No więc właśnie nie. No i tutaj jest, skończę, tylko bardzo krótko to powiem, i tutaj jest, znaczy tak, jest możliwość, że z kimś się podzielił i tego kogoś albo wystraszono, albo go też mu coś zrobiono na przykład, ale raczej nie dzielił się. Jego przyjaciele, jego dziewczyna o tym nic nie wiedzieli. On albo ze względu na to, że on był bardzo ambitny. No ja go znałem, nie byłem jego przyjacielem, byłem jego kolegą. On był bardzo ambitny, on mówił, że chce Pulitzera zdobyć. No tak, no żartował oczywiście, Pulitzer to nagroda amerykańska jest. Po prostu on był bardzo ambitny z jednej strony, dwa, że no, wtedy my nie podejrzewaliśmy, ktoś może dziennikarzowi coś zrobić. No, nie mieliśmy takiej świadomości, nie było takiej sytuacji agresji wobec dziennikarzy, no, przemocy, zabicia. Także z drugiej strony mógł czuć się bezpieczny, prawda? A dwa, no właśnie, to może po prostu chciał, no, myślał, że sam da radę i tak dalej. Więc prawdopodobnie nie powiedział tego nikomu, ale być może dzięki temu uratował komuś życie, nie? Bo myślę, że gdyby pracował z innym dziennikarzem, czy gdyby powiedział swojej dziewczynie, to możliwe, że te osoby straciłyby życie także, nie? Także to było coś negatywnego w tym sensie, ale z drugiej strony też być może no, miało taki wymiar. Ja to z Radia Merkury dostałem wiadomość, wiemy wszyscy już o planach zawieszenia tablicy memoriałowej na Kolejowej 41. Już jest ta tablica, od tygodnia tam wisi, także. Jest od tygodnia, zapraszam. Przy Żabce. No, znaczy no przy Żabce nie, Żabka jest obok. No. No. Jest dokładnie tydzień temu, ja mogę, znaczy w internecie gdzieś indziej jest, były relacje. Proszę? Tam jest napisane, że tam mieszkał dziennikarz, tak, że został porwany i że zginął dlatego, że był dziennikarzem. Także jest. Zapraszam, Kolejowa 49. Byłem dzisiaj posprzątać stare kwiaty, ponieważ no, musimy dbać o to miejsce, ale mieszkańcy dbają też, także muszę. Jestem bardzo tym pozytywnie zaskoczony, że właśnie już, że ludzie, którzy tam, niektórzy pamiętają Jarka Ziętary jako tam no, lokatora, prawda, on wynajmował mieszkanie,
że mają do tego tam pozytywny stosunek właśnie, nie? I że tak właśnie. A to, żeby powiedzieć... Może pan za panem, bo pan już zadał kilka pytań, może pan? Proszę bardzo. Krótko na temat pana Wieńczysława Nowackiego, bo to jest człowiek na tyle skromny, chociaż przebojowy i mający niesamowite zasługi w ochronie polskiej ziemi. Nie powiedział tutaj, za jakie rzeczy został skazany, to znaczy, w więzieniu. Nie jest to przedmiotem. Ja wiem. Ustrzycko-rzeszowski. Znaczy ja wszystko wiem i ja o nim pisałem. I on o tym wspominał. On o tym wspominał, że ja pisałem o tym jeszcze w Gazecie Poznańskiej, o tych jego perypetiach, ale może tutaj. Ja chcę parę słów wyjaśnienia, żeby ludzie może tu nie skojarzyli, że siedział i tam z jakimś po prostu kryminalistą. Znaczy, ale on to przedstawił dosyć dobrze. On się zasłużył niesamowicie i dalej jest zasłużony w walce o polską ziemię w ramach tych organizacji rolników indywidualnych. Oni w Poznaniu organizują co roku ogólnopolskie takie zebranie tutaj przed Urzędem Wojewódzkim z reguły. Bliski współpracownik Gabriela Janowskiego i paru innych tam właśnie działaczy z Rzeszowa, z tych porozumień wszystko-rzeszowskich. Czyli z tych, którzy jako pierwsi walczyli o rolników w czasach Solidarności, kiedy Solidarność powstała. Także on jest wielce zasłużony, właśnie tu skromnie o tym nie mówił. I mi chodzi o to, żeby nie był kojarzony, że jest jakimś tam kryminalistą. Ja mówiłem od razu, że był więźniem politycznym. On właśnie został posadzony prawdopodobnie. O tym nigdy nie mówił, mimo że nie znał. Znaczy to były rozgrywki polityczne i to był taki powód. Za właśnie obronę polskiej ziemi, to co nie robił jeden ze znanych tam profesorów, który PGR-y wykańczał i jeszcze inne sprawy. To jest jedna sprawa. I druga rzecz, chciałem po prostu powiedzieć, że na temat elektromisu było wiele materiałów w dawniejszych numerach Poznaniaka, bo były takie trzy pisma w Poznaniu Poznania, później tygodnia bezpłatny numer 1 województwa poznańskiego, no teraz są powiaty i gminy. I te dwa pierwsze pisma na temat elektromisu, wiele spraw. No to pismo należało do elektromisu, 92, także. To pismo, tylko okoliczności dotyczące tej firmy przedstawiało przez krótki czas, że nie należało do elektromisła, tak w ogóle należało do elektromisłu i jak przedstawiało coś, to raczej od strony innej. Tak, świadkowie, a nie, to pan myli teraz, Napierała był w Dzienniku Poznańskim, Dziennik Poznański. Napierała w Poznaniaku, Napierała nigdy nie był w Poznaniu. On był redaktorem naczelnym tygodnika bezpłatnego numer 1 województwa poznańskiego. A to już było tam jeszcze coś innego. Zawsze był jego artykuł. Proszę pana, no ja znam te wszystkie okoliczności. Jestem dziennikarzem, nigdy nie był w dzienniku. Pan Napierała nigdy nie był w Poznaniaku, także był w Dzienniku Poznańskim, która była gazetą należącą do Polfrostu. Może państwo słyszeli o braciach Stajszczakach. To byli tacy aferzyści też z początku. Oni też na aferze spirytusowej tej pierwszej, oni zarobili wielkie pieniądze. Potem to byli ci, którzy tam Wałęsa ich jako pierwszych obiecał w skarpetkach puścić chyba. Oni byli aresztowani i Dziennik Poznański został sprzedany, też kupił go Elektromis. Elektromis miał Dziennik Poznański, miał Tygodnik Poznaniak, miał Radio RMI przez długi czas. Także no miał różne media, chciał też kupić Gazetę Poznańską, miał nieformalne udziały w Gazecie Poznańskiej i tak dalej. To był też holding i miał Gazetę Miliarder, tak to się nazywał, która miał Gazetę Miliarder, był sponsorem tego teleturnieju tam, jak to się nazywało, Koło Fortuny, prawda, i tak dalej. Także tak to było. No, było to imperium finansowe, które miało też odnogę medialną. Między innymi Elektromiks prowadził Bank Poznania i później jak po prostu zwijali ten bank, to siedziba Elektromiksu była w podwórzu na ulicy Ogrodowej koło Leczarni. Tak, siedziba Elektromiksu, tak. Była tam bardzo okazała, teraz potem została przeniesiona gdzie indziej. Tak się to kończyło w tym czasie. Ja chciałam zapytać o prokuratora Andrzeja Laskowskiego, związany z tą sprawą. Może coś więcej? Znaczy on ją prowadził przez niecały rok właściwie, to były lata 98-99, to był czas, gdy właśnie ten Przemysław C, on zaczął się chwalić w więzieniu, że ma wiedzę na temat zabójstwa Jarosława Ziętary.
i on właśnie prowadził tą sprawę. To był prokurator no, bardzo dobry, on prowadził śledztwa dotyczące wielu zabójstw, właśnie wszystkie je wyjaśnił. Jedyna sprawa, której nie wyjaśnił, to była zabójstwo Jarosława Ziętary, ale w tej sprawie był no, bezsilny, ponieważ no, ujawniono te okoliczności ze śledztwa i też w inny sposób mu przeszkadzano. Te okoliczności są w sprawie książce Sprawa Ziętary przedstawione dotyczące prokuratora Laskowskiego, ale, i tu jest bardzo ciekawa rzecz, on nie żyje, on kilka lat temu zmarł, znaczy zmarł w roku wznowienia śledztwa, czyli w 2011 roku, ale był cały czas zwolennikiem, że tak powiem, stronnikiem wyjaśnienia sprawy Jarka i ja się do niego na przestrzeni lat parę razy zwracałem. I proszę sobie wyobrazić, że w czasie batalii takiej no, o wznowienie tego śledztwa w latach 2009-2011 on, mimo że był rzecznikiem prasowym Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Apelacyjnej, czyli no bardzo jednostki wysokiej rangi, prawda, i był rzecznikiem prasowym, czyli upoważnionym do kontaktów z mediami, on dostał zakaz na piśmie kontaktowania się i wypowiadania się w sprawie Ziętary przez poznańską prokuraturę. Czy dostał... ktoś nie pomógł w tej śmierci? Znaczy, no nie, śmierć, no niestety nie dbał on o swoje zdrowie. Tutaj no, był zawałowcem, no, prowadził ponoć niehigieniczny, sam byłem tego świadkiem. Był trochę się z nim, no nie że przyjaźnił, ale w kontaktach był ojciec Jarka Ziętary, pan Edmund Ziętara, który no, korespondował z nim później już nawet po tym śledztwie, byli w kontaktach, wiem na ten temat, dzięki temu wiele, zrobił też bardzo też pozytywną rzecz, bo jak on zakończył to śledztwo w 1992 roku, to postanowienie o zakończeniu jest tajne. W ogóle w sprawie Ziętary jest pełno tajnych rzeczy, cały czas tym obecnym są dziesiątki tomów tajnych akt i postanowienie też było tajne, ale on je utajnił dlatego, żeby właśnie jacyś dziennikarze nie ujawnili różnych okoliczności. Znaczy ja myślę, że on się tym kierował, nie? Bo to postanowienie zostało dlatego przez niego utajnione, bo był ten przeciek i on stwierdził, że może się uda podjąć to śledztwo za jakiś czas, nie? Że może się uda, nie? Więc dlatego je utajnił, ale ojcu Jarka przekazał potajemnie, łamiąc prawo nawet, kopię tego tajnego właśnie oraz mu przekazał informacje dotyczące rozmów właśnie z Przemysławem C., tym więźniem, no także po prostu no, wprowadził go. Także to też pozytywnie bardzo świadczy o panu Laskowskim. No, on mówię, no wyjaśnił sporo takich trudnych bardzo zbrodni. Ciekawostka jest taka, że był kiedyś tak, nie, państwo pewnie już nie pamiętają, pałkarz, mówiono o nim, to był człowiek, który napadał na kobiety. Na szczęście żadnej nie zabił, ale one ciężko były ranne i to było tak, że on na początku tylko tam okradł, potem coś tam uderzył, potem coraz z każdym kolejnym przestępstwem jego że tak powiem, nabierał, no, to tak jest w przypadku seryjnych sprawców, że podejrzewano i taka była opinia też, że on później by mordował te kobiety nawet, po prostu rozzuchwalał się. I to była sprawa, ja już będę kończył, bo to nie dotyczy tej sprawy, ale pokazuje też jego kunszt jakiś prokuratorski, mianowicie sprawcą, jak go złapano, okazało się, że to jest człowiek głuchoniemy. Czyli no jest bariera, prawda, no jest człowiek, który nie można się skontaktować, nie można go przycisnąć, że tak powiem, jako na przesłuchaniu, prawda, nie można, bo tam wiadomo, na przesłuchaniach się i podniesie głos, czy jakieś, no stosuje się różnego rodzaju triki, psychologiczne podejścia, no ale ktoś jest głuchoniemy, no to jak go tutaj w języku migowym tłumacza do tego, czy tam na kartce pisząc, to już nie ma po prostu nie, ciężko tego, a on doprowadził do tego, że ten człowiek przyznał się i podał różne okoliczności, nie? Także no, jak to zrobił, tutaj nie jest to przedmiotem tego spotkania, ale generalnie pokazuje też, że no, potrafił sprawy bardzo trudne rozwiązać. Nie? Także, ja bym chciał powiedzieć, tak powiem krótko. Bydgoski, a mianowicie taki, jeżeli Jarek Ziętara, była próba werbowania jego przez UOP bydgoski, zważywszy, że w Bydgoszczy działał Janusz Zemke, pochodzi z Bydgoszczy, a w 1994 roku Janusz Zemke poręczał za Zdzisława Wegenkę w III Wydziale Sądu Okręgowego w Poznaniu, karnego, to czy ktoś zadał kiedykolwiek panu Januszowi Zemke pytanie, w jaki sposób trafił i poręczał na czyje polecenie za Zdzisława Wegenkę, a Zdzisław Wegenkę to wiemy,
Znaczy, Zdzisław W. był jednym z ludzi, którymi się Jarek interesował, a Przemysław C., o którym mówimy, to był człowiek od brudnej roboty pana, znaczy był wiązany, tak mówiono w środowisku przestępczym, że działał dla pana właśnie W., nie? Tyle tutaj, żeby tak wyjaśnić okoliczności tej sprawy. Dlatego, jak to się stało, że... Znaczy, pana posła, ja nie wiem, czy ktoś pytał, no dziennikarze myślę, że mogli go pytać. Facet, który był wiceministrem obrony, był koordynatorem do służb specjalnych. Właśnie, był w komisji do spraw służb specjalnych. Myślę, że miał dużą wiedzę na ten temat, ale no, organy ścigania nie były zainteresowane wyjaśnieniem tych okoliczności. No, tak jak również... Dlaczego akurat nie poszło się tym wątkiem i nikt nie jest zainteresowany? Porusza pan bardzo ciekawy wątek, który nie jest przedmiotem, generalnie wątek służb specjalnych nie jest przedmiotem śledztwa tego krakowskiego. Czasami łop bydgoski nie sprzedał Jarka tutaj naszym SBK-om, bo wiadomo, że Kochanowskiego było opanowane, to ja znam osobiście przełożenia, jakie były w łopie poznańskim. Znaczy generalnie w każdym łopie byli pracownicy byłej Służby Bezpieczeństwa, no to było, no, na tym to polegało. No, była ta weryfikacja Służby Bezpieczeństwa, która polegała na tym, że ona była, no to fikcyjna była w dużej mierze. Część wyrzucono, ci co zostali wyrzuceni, ci którzy nie mieli prawa przyjęcia do Urzędu Ochrony Państwa, nie poszli pracować do biznesmenów różnych, prawda? Ale jednocześnie przyjaźnili się z kolegami, którzy zostali w łopie, którzy zostali w policji, między nimi przepływały informacje. I ja tutaj nie sądzę, żeby Urząd Ochrony Państwa jako instytucja, jak pan mówi, sprzedał Jarka Ziętary. Nie, natomiast mogli go sprzedać ludzie, którzy no właśnie, którzy tam byli z tym związani właśnie, którzy, ja myślę, że tak to mogło być. No, generalnie Jarka próbowano zwerbować, próbowano go zwerbować w delegaturze łopu w Bydgoszczy, w Poznaniu, jeszcze w pionie wywiadu, także go... Służby bardzo, bardzo chciały go mieć. No wtedy służby miały problemy kadrowe, on jeszcze studiował, bo Jarek w ogóle Ziętara został zabity po zakończeniu studiów. Nie? On miał absolutorium w czerwcu i nie odebrał dyplomu jeszcze, jak został zabity. Więc on był młodym człowiekiem, młodym dziennikarzem, ale przez cały okres studiów pracował jako dziennikarz, w tym połowę swojego okresu studiów jako na etacie nawet. Także to też pokazuje, że on nie był jakimś tam kimś, miał etat w tygodniku Wprost, a potem miał potem w Gazecie Poznańskiej. Więc on był człowiekiem młodym, ale z dużym doświadczeniem i też dorobkiem zawodowym. Więc służby specjalne bardzo go chciały i potem bardzo chciały ukryć to, że chciały go zwerbować. I ja myślę też, że doszło tam do jakiegoś współdziałania, nie współpracy, bo myślę, że gdyby on został pozyskany jako współpracownik, to byśmy o sprawie nie wiedzieli, dzisiaj byśmy się tutaj nie spotykali, bo jakoś by to zakulisowo wszystko załatwiono, wyczyszczono. Służby tak działają, nie? Że rzadko kiedy coś wychodzi na jaw. A tutaj oni chcieli ukryć to, że go próbowali zwerbować, a wtedy... Jak państwo pamiętają, jak zlikwidowano Służbę Bezpieczeństwa, powiedziano, że nie będzie już tak jak wcześniej, że werbowano księży, dziennikarzy, osoby publiczne i tak dalej, nie? No ale jednak próbowano werbować dziennikarza i chciano to po prostu ukryć i dlatego utrudniano wyjaśnienie tej zbrodni, bo wtedy by wyszło na jaw, że służby specjalne tym dziennikarzem chciały go pozyskać w swoje szeregi, czy też chciały jakoś się nim posłużyć. I po prostu to spowodowało, że też, tutaj mówiliśmy, czy jest jakiś parasol. Może być parasol jedynie ze strony ludzi, którzy wtedy jeszcze byli w służbach, gdzieś byli na jakichś niskich stanowiskach, a obecnie gdzieś są na wyższych stanowiskach w służbach i ciągle może się denerwują, że oni, gdzieś ich nazwisko może się w tej sprawie pojawić i oni mogą jakieś tam działania podejmować, ale myślę, że nie na zasadzie takiej, że tak jak kiedyś, że minister spraw wewnętrznych okłamywał prokuraturę. Nie? To już jest, myślę, niemożliwe. To, że wyciągnięto z tego archiwum Agencji Wywiadu tą teczuszkę z próby zwerbowania Jarosława Ziętary dowodzi, że na tym szczeblu najwyższym nie ma tego parasola w sensie utrudniającego wyjaśnienie tej zbrodni zabójstwa dziennikarza, ale też myślę, że też nie ma współpracy. Byli tutaj paru generałów, było przesłuchanych w tej sprawie, między innymi Czempiński, który różne rzeczy opowiada zakulisowo, a podczas przesłuchania oczywiście nic nie wie, żaden z dyrektorów, delegatur, pułkowników i tak dalej, nikt nic nie wie, tylko mówią, że to drugi wie, nie? A ten drugi mówi, że to ten wie, nie? I tak to między sobą przerzucają piłeczkę. Dlaczego on nie zdecydował się na tą współpracę ze służbami?
Znaczy, on chciał być dziennikarzem i to było jego, on naprawdę to była jego wielka jakaś idea od młodości. On w szkole średniej chciał być dziennikarzem i potem to, że on od pierwszego roku studiów pracował jako dziennikarz, na początku w jakimś tam studenckim radiu, potem w gazetach, on się przewinął przez wszystkie gazety, wtedy było parę gazet wydawanych w Poznaniu. Potem do Ogólnopolskiego Tygodnika trafił, to pokazywało, że to naprawdę było coś, co bardzo go interesowało i no teraz może tak mówimy i tak dalej, natomiast to było jego marzenie życiowe, ale z drugiej strony też służby go zniechęciły trochę, znaczy niewiele wiemy o tym, co było na styku na służby, natomiast wiemy na przykład, że powiedział swojej dziewczynie, że był po jednej z takich rozmów, bo jego wzywano tam na rozmowy takie zachęcające go, że na takiej rozmowie był zdumiony tym, jak oni bardzo mają szczegółową wiedzę na temat jego życia prywatnego i tak dalej, nie? Bo generalnie jak się kogoś jako kandydata do służb, kiedykolwiek, zarówno w czasach SB, jak i obecnych czasach, w czasach UOP-u, ABW i tak było i będzie i zawsze, bo tak służby działają. Służby, jeśli kogoś sobie upatrzą, to najpierw dokładnie zbierają o nim informacje, oczywiście w sposób utajony, taki, że się nie wie. Ja tutaj przytaczam taką rzecz, którą sam doświadczyłem, bo powiedział mi kolega, mój kolega ze szkoły średniej trafił do Urzędu Ochrony Państwa, obecnie pracuje w ABW. Nie rozmawia ze mną od dawien dawna już oczywiście, natomiast przez króciutki czas, jak się zatrudnił w tym UOP-ie, jak mi się spotkaliśmy, powiedział mi właśnie tego, to powiedział mi tak, że na rozmowie właśnie tej werbunkowej okazało się, że wiedziano, co on mówił kilka lat wcześniej na plantacji pomarańczy w Grecji. Także po prostu to pokazuje, jak głęboko się zdobywa informacje o człowieku, którego chce się zatrudnić, ponieważ nie chce się zaryzykować, że zatrudni się jakiegoś człowieka, który raz, że nie ma kompetencji, a dwa, że może na przykład współpracować z jakąś służbą zagraniczną, prawda? Także Jarek Ziętara był zbulwersowany tym, że oni znają jakieś bardzo szczegółowe informacje dotyczące jego życia prywatnego i to go powiedział to swojej dziewczynie na zasadzie takiej właśnie, że jak oni mogą, nie? Coś takiego. Nie? Nie wiem, co to było za rzecz, natomiast mogło wskazywać też na to, myślę, że żaden z nas nie byłby zadowolony, gdyby się dowiedział, że ktoś ma wiedzę o jakichś sprawach o charakterze, nie wiem, intymnym, czy też chociażby jakoś tam osobistym, jakimś rodzinnym, czy jakimś koleżeńskim, prawda? Określony politycznie? Znaczy politycznie był tak, przeszedł metamorfozę dosyć w tym swoim określonym, bo na samym początku był tam fascynatem Unii Wolności i tak dalej, natomiast potem przeszedł w kierunku KPN-u. Nie? W tym czasie, gdy go zabito, był, tak mówiono, że sympatia jego polityczna i też jak ja z nim rozmawiałem, to były w tym kierunku. Nie? To był czas, zresztą 92 rok, to był czas taki, dużych, ważnych rzeczy, z pierwszej próby lustracji, prawda, wysadzenia w powietrze rządu Olszewskiego, prawda, on tutaj, Jarek, na ten temat rozmawialiśmy, on się do tego, co się działo, bardzo negatywnie odnosił, nie, także, natomiast nie deklarował nigdzie swoich poglądów jako dziennikarz, nie, był z grona tych, którzy właśnie nie, ja generalnie też tak uważam, że dziennikarz ma prawo, jak każdy, do poglądów politycznych, ale dziennikarz nie powinien ich uzewnętrzniać, powinien starać się być obiektywny w tym, co robi zawodowo. Tak uważam, może to jest niepopularny pogląd, ale takie podejście miał też Jarek i też dzięki temu obecnie, tak jak ludzie, którzy go pamiętają, bo on też w sferze znał różnych ludzi, polityków, jako dziennikarz się kontaktował, to obecnie tutaj na odsłonięciu tablicy tydzień temu byli ludzie i z lewicy, i prawicy, prawda? I był i wojewoda, prawda? I był przedstawiciel władz miasta od Jaśkowiaka, prawda? I była radna SLD i radna pani Dudziak PiS-u, także po prostu to też świadczy też o jakiejś jego postawie. Moim zdaniem bardzo, bardzo chwalebnie świadczy o nim, że był człowiekiem taki, który ludzie różnych opcji politycznych uważali, że traktuje wszystkich z szacunkiem jakimś, nie? Należnym. Także. Ale miał swoje poglądy, tak jak właśnie mówiłem. Nie? Czy jeszcze jakieś pytania? Wniosek jest taki, że państwo stało się już nie tylko zakładnikiem, ale własnością mafii. Tutaj można by było, książka Sprawa Ziętary ma podtytuł Zbrodnia i klęska państwa, nie? To ten podtytuł jest ważny dla nas i ma swoją wymowę, także.
świadoma klęska państwa. Tak, tak. No to nie jest przypadkowa z niebiedy. No, tak, oczywiście. Chociaż no, i to jest suma różnych rzeczy i przypadków zaniedbań i słabości państwa, które było wtedy znacznie słabsze. Teraz jakby można widzieć, że teraz się mówi, przecież politycy jakby mówią, że teraz dopiero się stara o to, żeby państwo polskie było silne, prawda? Ja tutaj nie oceniam, nie deklaruję się, mówi się o tym teraz, a wtedy jakie to państwo było? Ten początek po 89, to było przecież, to była w dużej mierze, to jak się mówi, że jakaś tam kamieni kupa, no to wtedy to było dopiero, to nawet nie była kupa kamieni, tylko to było po prostu rozsypane wszystko było, nie? I to były czasy, z których korzystali ludzie, którzy no, ogromne pieniądze zarabiali i były czasy, dzięki którym niektórzy czuli się no, bezkarnie no, i bezkarne mogli być. Ja jeszcze tylko powiem dwa zdania, bo tutaj Zbyszek powiedział opowieści, jest jeszcze ciąg dalszy tej powieści. Zemsta taki ma podtytuł, to jest książka, która powstała teraz niedawno, już właściwie będąca reakcją taką pozytywną czytelników na powieść zasadniczą, którzy stwierdzili, że przydałoby się właśnie pociągnąć dalej niektóre wątki, także one są tutaj pociągnięte i tak pociągnięte są do obecnej chwili, także tak to mogę powiedzieć, także jest ona także tutaj w księgarni, ona jest rzadko trudno dostępna, także w razie czego jest również. Czy na liście świadków w tej sprawie są byli politycy, którzy zami lewicą głównie? Znaczy nie, na liście świadków jest, no nie, tam jest chyba ze 300 osób, tam są różni ludzie, a politycy? Polityków? Czy są tam jakieś osoby z polityki? Nie. Są związane z policją, służbami, organami różnymi rodzaju, przez światem przestępczym, mediami, prawda, także jest, no ale no, w tej sprawie cały czas dużo się dzieje. Ja jestem oskarżony w ogóle przez jednego z ludzi, którzy mają zarzuty w sprawie, jednego z ochroniarzy Elektromisu, który ma zarzuty w sprawie Arka Ziętary. Obecnie mam prywatny akt do oskarżenia przeciwko mnie złożył i jestem oskarżony formalnie. Krzysztof K. proszę do mnie mówić, także mam 28. sąd zdecyduje, czy będę miał normalny proces, czy też może uzna, że zostanę, że umorzy postępowanie. Także mam sprawę tutaj taką i ma tam reprezentację byłego najlepszego adwokata holdingu Elektromis, ma obecną adwokat Aleksandra G., prawda, także ma tam dobrze reprezentowany, ja jestem podejrzany i grozi mi wsadzenie do więzienia, bo to nie jest sprawa cywilna, to jest sprawa karna, także grozi mi wsadzenie do więzienia. No, zobaczymy. No, także może spotkam pana Wieńczysława tam w jakiejś celi i będziemy potem wspominać. Dziękujemy bardzo. Tam jeszcze pan. No. Tak, dobrze, słucham. Opisywane w Chinie korupcji policyjnej. Mhm. Tak, no, to się wiąże się ze sobą, znaczy ta sprawa, jak i też sprawa głośna Państwo Elektromis, wiążą się ze sprawą Ziętary, mają personalne powiązania, nie? Osoby, które występowały w tamtej, to były artykuły późniejsze już, kilka lat po porwaniu i zabójstwie Jarka Ziętary, one wątkowo wiążą się ze sprawą Jarka Ziętary. Są tam ludzie, którzy no, byli sponsorzy tak zwani policji, którzy no, w tej sprawie występowali, ludzie związani ze służbami, z firmami, także są tam powiązania. Jest to, zresztą dziennikarze, no właśnie, którzy napisali te artykuły, Najsztub i Gorzeliński, były dziennikarz Gorzeliński, są świadkami w tej sprawie. Oni mieli też wyrok śmierci od ponoć za właśnie napisanie tamtego artykułu o Elektromisie, tylko uratowały ich jakieś tam kuratela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wówczas przed tym, no także ponoć mieli, ci sami ludzie, co zabili Jarka Ziętarę, mieli ich także zabić, nie, także takie są, to wynika z ustaleń śledztwa w sprawie Jarka Ziętary, nie, także powiązania są między tymi tematami, no to jest taka no, poznańska ośmiornica, no tak można powiedzieć. Dobrze, dziękujemy Państwu za przybycie. Dziękujemy przede wszystkim panu redaktorowi za pielęgnowanie pamięci, świętej pamięci Jarka Ziętary. No i miejmy nadzieję, że poznaniacy będą o tej postaci pamiętać. Dziękujemy też za zaproszenie pani Ricie. To ja dziękuję bardzo za zaproszenie, za chęć. Tworzy jakieś środowisko pielęgnujące wartości i religijne, i patriotyczne w tym naszym kochanym lub mniej kochanym Poznaniu. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do zakupu książki i można poprosić pana redaktora o dedykację. Dziękujemy bardzo.